Witam Państwa serdecznie na wszystkich uczestnikach dzisiejszej sesji i otwieram 23. sesję Rady Miejskiej. Porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 22. sesji Rady Miejskiej w Kuszlu. Protokół rozglądu w pokoju 38. Punkt czwarty, podjęcie uchwał. Podpunkt A, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Tłuszna za 2012 rok. Podpunkt B, w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Tłuszna z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Podpunkt C, w sprawie przyjęcia przez gminę zadania powiatu pomiąckiego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz. Podpunkt D, w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego o działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą Podmiot Zatrudnienia Socjalnego, partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych Kobieta Aktywna. Podpunkt E, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2013. Podpunkt F, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 20 na 213/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie rozporządzenia gminy Tłuszcz na 2013-2023. Podpunkt G, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Społecznej i Integracji Tłuszcz za 2012 rok. Podpunkt A, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Gminy Tłuszcz za 2012 rok. Podpunkt G, w sprawie zrozumienia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podpunkt J, w sprawie zaciągnięcia pożyczki terminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podpunkt L, w sprawie zmiany uchwały nr 21-232-2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podpunkt M, w sprawie zmiany uchwały nr 21-234-2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W sprawie zanikania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą kolektor osiedle słoneczne i uznania go za inwestycję nieefektywną, to był podpunkt N. Podpunkt O, w sprawie zanikania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa gazociągu i uznanie go za inwestycję nieefektywną. Podpunkt P, w sprawie zanikania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa wodociągu wiejskiego i uznania go za inwestycję nieefektywną. Podpunkt Q, w sprawie zanikania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą kolektor deszczowy wiejska i uznanie go za inwestycję nieefektywną. Podpunkt R, w sprawie zanikania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą rekultywacja składowiska odpadów kompostownia i uznanie go za inwestycję nieefektywną. Podpunkt S, w sprawie zanikania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa sali widowiskowej i uznania go za inwestycję nieefektywną. Punkt 5. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje. Punkt 6. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Punkt 7. Zamknięcie sprawy. Czy są pytania do porządku? Może ja pierwszy mam pytanie rady, dobrze? Ale proszę o spokój. Proszę Państwa, dnia 18 czerwca 2013 roku wpłynęło pismo do przewodniczącego rady od Kamila Laskowskiego, radnego gminy, radny miejski gminy Tłuszcz. Czytam treść pisma. Bardzo możliwe, że moja decyzja zaskoczy kogoś spośród Państwa. Podjąłem ją już kilka tygodni temu. W dniu dzisiejszym pragnę się nią podzielić z Państwem. Nadszedł moment, żeby powiedzieć dziękuję za współpracę. Powodem podjęcia przeze mnie takiej decyzji jest czynnik zawodowy, który powoduje, że nie mogę aktywnie wykonywać mandatu radnego. Od najbliższego miesiąca wstępuję do Korpusu Służby Cywilnej. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, członek Korpusu Służby Cywilnej nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Sprawując funkcję radnego, rozważałem o problemach mieszkańców oraz naszej lokalnej społeczności i próbowałem te problemy rozwiązywać. Podczas sprawowania mandatu radnego kierowałem się dobrymi intencjami w realizacji swojego planu wyborczego. Nigdy nie myślałem o własnych korzyściach, czy też dowartościowaniu się posiadaną władzę. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem moją decyzję. Jednocześnie dziękuję za okazane i zaufanie. Z całym szacunkiem, Kamil Laskowski. I proponuję
Proponuję, składam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Proponowałbym punkcie W. Czy są pytania do tego wniosku? Czy są pytania? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem złożonym przez radnego Gajcego w sprawie uchwały ze stwierdzenia wygaśnięcia mandatu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do porządku obrad? Nie widzę. A proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Mamy pewną jasność prawną, ponieważ z informacji, które znalazłem w serwisie samorządowym LEX i dzisiaj potwierdzałem w regionalnej izbie rachunkowej, poinformowano mnie, że zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Kruszka za wydawanie budżetu za 2012 rok, poinformowano mnie, że uchwała powinna być podejmowana w tej samej treści. Najwyżej radni wtedy mogli głosować się przeciwnie od tego zamierzania. Tutaj stanowisko radcy prawnego gminy jest inne. Niemniej ja podtrzymuję swój wniosek, posiłkując się tymi informacjami, które udało mi się zdobyć. Podtrzymuję swój wniosek o wycofanie w porządku obrad uchwały i wprowadzenie nowej w sprawie nieudzielenia absolutorium. Nie wiem, czy jest w punkcie. Tak. Czy powinniśmy odczytać ten projekt uchwały? Proszę. Treści uchwały, jaką Rada ma podjąć. Skoro do zadań Komisji Rewizyjnej należy opiniowanie wykonania budżetu, to wymiernym tego przejawem jest złożenie przez nią Radzie Gminy odpowiedniego wniosku absolutoryjnego względem burmistrza. Jednakże bez roszczenia sobie prawa związania Radą Gminy treścią wspomnianego wniosku, innymi słowy, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrza ma walę niewiążącej Rady Gminy w propozycji w sprawie absolutorium, nie zaś dyspozycji. Dlatego w ten sposób sformułowałem swój wniosek, a nie inny, że poddaję ten wniosek pod głosowanie. Informacją, którą uzyskałem dzisiaj w regionalnym biurze rachunkowym, podawałem nazwisko Państwu do zweryfikowania sprawy, czy rozumiem rzeczywiście Golio w tej sprawie. W takim razie tak, ja wycofuję swój wniosek. Dziękuję. Może tylko takie informacje. Dziękuję bardzo. Więc zostajemy. Czyli nie będę czytał nowego porządku obrad. Dochodzi nam do porządku punkt C dotyczący stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Przystępujemy do punktu drugiego, to jest sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie sesji. W ustawie paragrafu 38 ust. 1 punkt 3 statutu gminy Tłuszcz Mniejszy przedkładam Radzie Miejskiej Służby sprawozdanie działalności burmistrza za okres od dnia 24 kwietnia do dnia 25 czerwca 2013 roku.
W okresie międzysesyjnym brał udział w następujących spotkaniach i wydarzeniach. 24 kwietnia na zaproszenie samorządu województwa mazowieckiego, Dyrekcji Generalnej do Spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej brał udział w drugim seminarium europejskim pod nazwą Zrównoważone Partnerstwo Miejsko-Wiejskie, zorganizowanym w Centrum Nauki w Warszawie. Głównymi zagadnieniami seminarium były kształtowanie polityki partnerstwa miejsko-wiejskiego na poziomie regionu, zalety zintegrowanego podejścia terytorialnego, kształtowanie partnerstwa efektywnego i trwałego, zalety i wyzwania stojące przed partnerstwem w zakresie świadczenia usług publicznych, sposoby finansowania partnerstwa terytorialnego, rola sektora prywatnego w partnerstwie miejsko-wiejskim. Zorganizowaliśmy na sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji debatę o bezpieczeństwie. Dotyczyła kwestii bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego. Zaproszeni na debatę mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się na ten temat, zgłaszania uwag, próśb i propozycji. W Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego brałem udział w uroczystym podpisaniu porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju i kształcenia w zawodach związanych z kolejnictwem w szkołach ponadgimnazjalnych zarządzanych przez powiat wołomiński. Porozumienie sygnowali ze strony starostwa pan Piotr Muściński starosta oraz Konrad Rydel wicestarosta, natomiast ze strony zarządu spółki Koleje Mazowieckie pan prezes Artur Harpa. Porozumienie ma przyczynić się do stworzenia w szkołach korzystnych warunków do kształcenia młodzieży, która w przyszłości znajdzie zatrudnienie w kolejnictwie. Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia technicznego. Współpraca z Kolejami Mazowieckimi zapewni uczniom możliwość odbywania praktyk i staży w spółce. Pozwoli także na odpowiednie przygotowanie warsztatów pracy w szkole. 26 kwietnia brałem udział w 5. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu i obrady w całości były poświęcone uchwałom związanym z nowym sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi. 29 kwietnia jako członek zespołu do spraw modernizacji linii kolejowej E75 powołanego przez marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika brałem udział w spotkaniu zespołu. Tematem było omówienie propozycji umożliwiających realizację modernizacji linii kolejowej E75 w sposób zapewniający bezpieczne pokonywanie linii przez użytkowników dróg samorządowych krzyżujących się z modernizowaną linią. 30 kwietnia na zaproszenie Zarządu Spółki Wodnej w Tłuszczu uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu jej członków. 3 maja brałem udział w obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 maja w Tłuszczu. Po raz pierwszy odbyła się inscenizacja odbicia braci Wierzchów. Wszystkim zaangażowanym w tą inicjatywę serdecznie dziękuję i mam nadzieję, iż w naszej gminie będą one się odbywały częściej. 5 maja brałem udział w zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Miąsej, jak i Stasiny. 6 maja spotkałem się z panem dyrektorem Jerzym Korzeniowskim w sprawie modernizacji linii E75. 9 maja brałem udział w obchodach święta bibliotekarza. 11 maja uczestniczyłem w obchodach gminy Strażaka zorganizowanym w OSP Chrzęstek. Sekretarz gminy Tomasz Jusiński brał udział w zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Franciszków i Szczepanek. 13 maja na zaproszenie Ministerstwa Organizacji Nuchy uczestniczyliśmy wraz z radnym Pawłem Kudryszkiem w Mazowieckim Kongresie Sportu Powszechnego w Legionowie. W Wojewódzkiej Kongresie Sportu Powszechnego dla pani minister prowadził do konsultacji z samorządowcami oraz osobami działającymi w obszarze sportu, wymiany doświadczeń, a także do dyskusji na temat kierunku zmian w polskim sporcie. 14 maja uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Jesienicy. 15 gminę Tłuszcz odwiedził sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan Tomasz Jędrzejczak. 17 maja uczestniczyłem w obchodach święta patrona szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Na zaproszenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, brygadiera Jacka Piedranika, uczestniczyłem w uroczystościach obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Wołominie.
wziąłem także udział w promocji książki Kraj Odzyskiwany, Odzyskiwany Ludzi i Wydarzenia w Bibliotece Publicznej Puszczy. 22 maja w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa z wykonawcą zadania budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Puszczu. To przetargi stanęły 4 firmy, no i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Moje Sport. Umowę podpisywałem ja, a pani skarbnik z naszej strony, ze strony firmy Pan Prezes. Zapisana w umowie wartość robót budowlanych według kosztorysów wykonawcy to 6 697 806,99 zł brutto. Wziąłem także udział w otwarciu wystawy Święta Królowej Jadwigi, nasz patron w Społecznym Muzeum Ziemi Puszczańskiej. Było to kolejne wydarzenie związane z obchodami Święta Patronki w Puszczańskim Gimnazjum. 24 maja zastępca burmistrza wziął udział w uroczystej akademii wieńczącej obchody Dni Patrona Szkoły w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Puszczu. 25 maja brałem udział w pikniku rodzinnym przy Szkole Podstawowej w Puszczu. 27 maja na zaproszenie wicewojewody Dariusza Piątka brałem udział w konferencji konsultacyjnej dotyczącej optymalizacji sieci, planów i dalszego rozwoju transportu kolejowego oraz prowadzonych inwestycji kolejowych w województwie mazowieckim. 28 maja uczestniczyłem w spotkaniu wiejskim w Chrzestnym. 29 maja uczestniczyłem w obchodach Dnia Matki w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. 5 czerwca na zaproszenie wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, sekretarz gminy pan Tomasz Jusiński uczestniczył w moim imieniu w spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie dotyczyło nowych zasad gospodarowania odpadami. Ja natomiast na zaproszenie dyrektora generalnego PGE Dystrybucja S.A. oddział Warszawa pana Tomasza Wisa wziąłem udział w 4. Energetycznym Forum Samorządowców, na którym patronat honorowy objął marszałek województwa mazowieckiego. Forum było okazją do dyskusji na tematy związane ze współpracą przy tworzeniu gminnych planów zaopatrzenia w energię elektryczną i planu rozwoju także zakresu współdziałania samorządów terytorialnych i energetyków w celu realizacji przedsięwzięć mających wpływ na skrócenie procesu realizacji inwestycji sieciowych. 6 czerwca spotkałem się z wicewojewodą mazowieckim Dariuszem Piątkiem w sprawie opłaty legalizacyjnej na budynek stadionu. Pragnę przypomnieć, iż opłata legalizacyjna wynosi 250 tysięcy złotych. Jest to ogromne obciążenie dla naszego budżetu. Dlatego też wystąpiłem z wnioskiem do wojewody mazowieckiego o umorzenie opłaty bądź jej rozłożenie na raty. Tego samego dnia w Puszczu gościliśmy wicepremiera i ministra gospodarki, prezesa PSL pana Janusza Wychodzińskiego. Pan premier spotkał się z samorządowcami oraz przedsiębiorcami. 7 czerwca spotkałem się z panią Agatą Bograbek, dyrektorem regionalnym do spraw współpracy z samorządami w kwestii przejęcia nieruchomości, na których mieści się dworzec kolejowy, dzierżawiony parking, wieża ciśni czy pawilony kupieckie. W tym spotkaniu brał również udział pan radny Paweł Cytryszek. Tutaj doszło do takich ustaleń wstępnych, że budynek dworca mógłby zostać gminie przekazany nieodpłatnie, natomiast drogi, które ostatnio zostały wydzielone, jest taka propozycja, żeby one kosztowały 7 zł za metr kwadratowy i żeby były zaliczone na poczet podatku od nieruchomości. Jeszcze konkretnych takich ustaleń ścisłych nie było. Musimy dokonać wyceny dworca, ponieważ to jest konieczne, ażeby mogło dojść do aktu notarialnego. 8 i 9 czerwca brałem udział w obchodach 17 w Puszczach. 10 czerwca na zaproszenie marszałka województwa mazowieckiego Adama Stryzika brałem udział w kolejnym spotkaniu zespołu do spraw modernizacji linii kolejowej 75. 12 czerwca spotkałem się z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego panem Krzysztofem Strzałkowskim. Brałem też udział w zebraniu z mieszkańcami osiedla Kornowa i Norwita. 13 czerwca uczestniczyłem w naradzie z sołtysami w Urzędzie Miejskim. Tematem narady były m.in. procedury
formie pomocy dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez odkryte opady deszczu, nowe zasady gospodarki odpadami. Podczas narady ustalono także termin i lokalizację dożynek gminnych, które odbędą się 25 sierpnia bieżącego roku w ulicy Kozłowskiej. 14 czerwca brałem udział w pierwszym artystycznym przeglądzie przedszkolaków Tańcz z nami w Urlach. Wzięły w nim udział przedszkolaki przedszkola Baśniowa Kraina, Stęszcza oraz Kozłowkowa Małe Kury Skłowu. 15 czerwca uczestniczyłem w piku rodzinnym przy Zespole Szkół Wieśniczych, gdzie odbył się mecz pomiędzy urzędnikami a radnymi i sołtysami w drugiej drużynie i zwycięstwo odnieśli panowie radni i sołtysi 5-4 do czerwca. 17 czerwca na zaproszenie przewodniczącego Regionu Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej pana Andrzeja Kalickiego brałem udział w 7. Mazowieckim Forum Samorządowym PO w roku. Forum dotyczyło kwestii ochrony środowiska. Jego gościem był sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski. Na tym forum dowiedziałem się, że jest planowane przez rząd zmiana ustawy Prawo Wodne, tak ażeby te sprawy związane ze spółką wodną należały do kompetencji samorządu gminnego i tutaj nie wiem, czy to dobre. Planuje się też to, że wszystkie opłaty związane z działalnością spółki wodnej też niestety, zaraz ze swojej strony mogę tak powiedzieć, niestety zostaną przekazane na rzecz gminy i zarówno opłaty i ściągalność to wszystko jest w planach do przekazania do samorządu gminnego. 18 czerwca brałem udział w obradach Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miejskiej w Puszczu. 19 czerwca jako reprezentacja samorządowców wspólnie z panem Pawłem Fryszkiem braliśmy udział pomiędzy parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości i samorządowcami z terenu powiatu pomorskiego, który odbył się na terenie miejskim z Sąbka. No i tutaj możemy się pochwalić. Samorządowcy wygrali 6-0. Wygrałem z siebie ważny głos. 20 czerwca spotkałem się z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego. Sprawy, na spotkaniu były omawiane sprawy związane z odbiorem już dużej inwestycji przechodzącej przez tereny zamknięte. 23 czerwca brałem udział w festynie rodzinnym wniosem. 24 czerwca zastępca burmistrza brał udział w zakończeniu roku szkolnego wniosem oraz w zakończeniu klas 6 gimnazjum w Nowej Wsi. Dziękuję panie burmistrzu za sprawozdanie. Szanowni Państwo, zgłosiła się do mnie zapytanie młodzież szkolna ze szkoły podstawowej w Puszczu, czy mogłaby zająć małą chwilę na dzisiejszej sesji. Gdyż punkt zapytania i dolne wnioski jest na koniec sesji, a więc myślę, że trochę było za ciężko dzisiaj. Tych mam tak musiał mógł czekać, a nie tak proszę, abyście zabrali głos. Szanowny Panie Burmistrzu i Droga Rado Gminy, bardzo dziękujemy za pomysł budowy hali sportowej przy naszej szkole. Wszyscy uczniowie już cieszą się na myśl o tych wszystkich olimpiadach. Trenując w tak nowoczesnej oraz pięknej hali, będziemy mogli odwdzięczyć się Państwu naszymi wynikami w sporcie. Na pewno inne szkoły będą się zachwycały takim miejscem. Dziękujemy za dobre intencje i ten wielki wkład w nasz rozwój. Na hali tej będą mogły odbywać się również występy artystyczne i konkursy. Odznaczyli się Państwo wielką hojnością oraz dobrym sercem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za poświęconą uwagę i sprawioną nam radość. Już niedługo będziemy mieli najpiękniejszą i najpraktyczniejszą halę całego powiatu.
poważaniem samorząd uczniowski szkoły imienia Jana Pawła II w Puszczu. Te kwiaty są wyrazem naszej wdzięczności. Dziękujemy panu burmistrzowi i całej Radzie Miejskiej na ręce pana przewodniczącego. Wiesi, bo ona ucieknie zaraz. Dziękujemy burmistrzowi Puszcza, panu Pawłowi Bednarczykowi oraz całej Radzie Miejskiej za podjęcie inwestycji, jaką jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Puszczu. Poprzez zwyciężenie wielu trudności związanych z kompletowaniem dokumentacji, rozbudowy fundamentów, projektem oraz pozyskaniem przez pana burmistrza zewnętrznych środków finansowych, mamy obietnicę, że hala zostanie wybudowana do 30 września 2014 roku. Dziś za to dziękujemy. Na jej oddanie czeka przede wszystkim 750 naszych dzieci. Młodzież realizująca w klubach i stowarzyszeniach swoje pasje sportowo-rekreacyjne i wszyscy mieszkańcy, którzy zdają sobie sprawę z tego, czym jest sport i sprawność fizyczna dla człowieka. Jako pierwszy tego typu obiekt sportowy w naszym mieście będzie służyć dla dobra wszystkich. Wierzymy, że przyczyni się do dynamicznego rozwoju zarówno samej miejscowości, jak i całej gminy. Oprócz możliwości organizowania profesjonalnych imprez sportowych, będzie miejscem imprez kulturalno-rozrywkowych. Parametry obiektu umożliwiają bowiem jego wielostronne wykorzystanie. Jesteśmy przekonani, że będzie dawała dużo radości naszym dzieciom, członkom stowarzyszeń i klubów sportowych oraz wszystkim mieszkańcom. Wierzymy, że będzie ten ich życiem i wychowywać prawdziwe sportowe talenty oraz kształtować prawe charaktery. Większość z nas, rodziców, jest mieszkańcami Puszcza od dzieciństwa i uczyła się, uczęszczała do tutejszej szkoły podstawowej. Dziś przyprowadzamy do niej nasze dzieci. Widzimy, ile rzeczy w krótkim czasie zmieniło się w naszej szkole na lepsze dzięki naszej pani dyrektor. Staramy się wspierać ją i pomagać w realizacji wszelkich przedsięwzięć mających na celu dobro naszych dzieci, bowiem wiemy, z iloma problemami i trudnościami musimy jeszcze zmierzyć. Chociażby coroczne rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego w pełnej gali na obecnej sali gimnastycznej jest rzeczą niemożliwą przy tak dużej ilości uczniów. Dlatego dziś tu jesteśmy, bo zdajemy sobie sprawę, jak ważną inwestycją jest budowa hali sportowej. Obiekt ten będzie nie tylko obiektem sportowym, ale również naszą dumą. Pierwszą, ale mamy nadzieję, że nie ostatnią w naszym mieście. Liczymy zatem, iż nie zawiedziemy się na władzach naszej gminy i budowa hali ruszy pełną parą i w jak najszybszym czasie zostanie oddana do użytku mieszkańców Puszcza i okolic. Kibicujemy całym sercem i jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Aby namacalnie udowodnić państwu, ilu naszych mieszkańców jest za tym pomysłem, tylko przez tydzień zebraliśmy podpisy z podziękowaniami dla Rady Miejskiej, dla pana burmistrza, wiceburmistrza w ilości 1828 głosów. To jest tylko tydzień. Mamy nadzieję, że państwo dotrzymają określonych. Liczymy serdecznie na państwa. Bardzo dziękuję. Wsparcie. Ja to raz nie zgodnie z Państwa. Panowie burmistrzowie, decyzja, jaką podjęliście w sprawie budowy hali sportowej w Puszczu, cieszy i napawa optymizmem. To, co przez dekady było niemożliwe, stało się możliwe. To bardzo dobrze,
że wsłuchaliście się w głosy wyborców. Inwestycja dzieci to inwestycja w przyszłość. To my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za młode pokolenie. Szczególne słowa podziękowania kieruję do pana burmistrza Pawła Bednarczyka. Bo to on bez reszty poświęcił się tej sprawie. Budowę hali traktuje priorytetowo. Szanowni Państwo, jestem tu ze względu na pamięć świętej pamięci męża Jerzego Szponki, który zawsze był związany ze sportem. Był najstarszym czynnym sędzią piłki siatkowej w Polsce. Budowa hali sportowej w Puszczu spędzała mu sen w Polsce. Za każdym razem, kiedy wracał z tego meczu z innej miejscowości, kręciłam się w zakopu, że tylko w Puszczu nie ma hali. Dziś, gdy żył, to on stałby tu zamiast mnie i chwili włączony. Ponieważ bardzo zależało mi na tej budowie. Od dawna czynił starania. Udało mu się nawet pozyskać środki. Ale ówczesne władze nie były zainteresowane budową hali. Więc wszystko legło w gruzach. Ale jak wiemy, sukces ma wielu ojców. A porażka nie zawsze sierota. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, powiem krótko. W naszych oczach, czyli waszych wyborców, zyskaliście miano władzy rzeczywiście odpowiedzialne za naszą gminę. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Życzę powodzenia i dalszych sukcesów pracy. Dziękuję. Spodziewane potwierdzenie, że ta działalność, którą staramy się prowadzić, no, jest uznawana przez Państwa. Dziękuję bardzo. Informuję, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14 radnych. Informuję, że na stan 14 radnych na sali, że jest 14 radnych, a więc wszystkie uchwały podejmowane będą prawomocne. Przystępujemy do punktu 4 podpunktu A, to jest sprawozdanie. To jest uchwała w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy budżet za 2012 rok. Na podstawie artykułu 16 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2020 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Puszczu uchwala się następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy GUS za rok 2012. Paragraf 2. Uchwała to jest wszystkie podjęcie. Są pytania dotyczące tej uchwały? Nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy GUS za 2012 rok? Proszę przeczytać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. A przepraszam. Powinienem przeczytać to przed głosowaniem, ale przegłosowaliśmy. To jest informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej. Burmistrz miasta Tłuszcz, ulica Warszawska. W załączeniu przez nią uchwały nr WA 127/2013 składu rzekomego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za 15 kwietnia 2016 roku w celu służbowego wykorzystania.
uchwała składu orzekającego Regionalnego Biura Kontroli w Warszawie 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Tłuszcz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tłuszcz za 2012 rok. Na podstawie artykułu 13 punktu 5 wniosku za 19 ustawy z dnia 7 października 2002 roku o regionalnych izbach rachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie przewodniczący Stanisław Stępień, członkowie Bożena Piotrowska, Bożena Zyk. Uchwała następuje. Paragraf 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Tłuszcz za 2012 rok opiniuje pozytywnie. Paragraf 2. Uzasadnienie, które stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do kolegium Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie w terminie 14 dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. 28 marca 2013 roku Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie oraz zarządzeniem burmistrza miasta Tłuszcz nr 005021/2013 dnia 26 marca 2013 roku wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Tłuszcz za 2013 rok. Skład orzekujący Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny wymienionych dokumentów, przyjmując następujące kryteria. Określono artykuł 267.3 ustawy z 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157.3.2013. Terminowość przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok. Punkt drugi. Szczegółowość sprawozdania z uwzględnieniem artykułu 267 ust. 1 punkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych. Punkt trzeci. Spełnienie zakresu informacyjnego wynikającego z artykułu 267 ust. 2 artykuł 269 cytat ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wzajemną zgodność planowanych i wykonywanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazanych w sprawozdaniach opisowych, statystycznych oraz wynikających z uchwał Rady Stanowiącego i Zarządzającego Organu Wykonawczego podjęte na przestrzeni roku budżetowego. Punkt 5. Zgodność wykonywanych źródeł dochodów i kierunków ich wydawania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym dotyczących zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień. Punkt 6. Zachowanie równowagi budżetowej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów z uwzględnieniem wyników budżetu. Punkt 7. Zachowanie relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących wynikających z artykułu 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Punkt 8. Stopień realizacji planów dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz analizę wyjaśnień przyczyn i skutków pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi. Punkt 9. Przestrzeganie określonego w artykule 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 85 punkt 6 ustawy z 28 sierpnia przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych limitu obciążeń budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w artykule 82 punkt 1 punkt 2 i 3 cytatu ustawy z dnia 30 czerwca 2009 roku o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w artykule 82 ust. 1 tejże ustawy. Wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w artykule 82 ust. 1 punkt 2 i 3 cytatu ustawy z dnia 30 czerwca 2009 roku o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w artykule 82 ustawy pierwszej, ustęp pierwszy tejże ustawy. Potencjalnych spłat kosztów wynikających udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w razie ich branży. Punkt 10. Przestrzeganie określonych w artykule 7 ustęp 1 cytatu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 85 punkt 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w związku z artykułem 85 punkt 3 ustawy dnia 28 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych limitu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do wykonywanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 11. Zgodność zastosowanej klasyfikacji budżetowej z rozpatrzeniem ministra finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, a środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie opiniując powyższe sprawozdanie dokonał jego analizy oraz porównania z dokumentami źródłowymi dotyczącymi posiadania izby. W efekcie powyższych działań skład stwierdził następuje. Punkt pierwszy. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 48 145 553 zł 30 groszy, co stanowi 98% i 82% planu. W stosunku do roku 2014 notowano wzrost dochodów o około 5% 86%. Dochody bieżące stanowiły 95% 85%, natomiast dochody majątkowe 4% 48% wykonanych dochodów ogółem.
Plan dochodów majątkowych został wykonany w 75% 60 setnych, a plan dochodów bieżących w 100% 26 setnych. Plan wydatków został wykonany w kwocie 45 785 527,32 zł, co stanowi 93% 86 setnych. W wykonanych wydatkach wykazane zostały również wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Wydatki bieżące wykonano w 95% 94 setnych. Uchwalonego planu stanowiło one 90% 33 setnych wykonanych wydatków ogólnych. Wydatki majątkowe stanowiące 9,67% wykonanych wydatków ogólnych zostały wykonane w 78,4% wydatków majątkowych planowanych. W wyniku analizy sprawozdania stwierdzono przekroczenia limitu planu wydatków oraz jest stwierdzono wystąpienia zobowiązań wymaganych na koniec minionego okresu. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet za 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2 360 025,98 zł przy planowanym deficycie w wysokości 62 775,83 zł. Plan przychodów ustalono w wysokości 3 521 611,62 zł. Przychody w stosunku do planu wykonano w 223%, w tym plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek w wysokości 3 458 835,72 zł został wykonany w kwocie 3 458 835,76 zł, to jest 100%. Przychody pochodzące z wolnych środków wykonano w kwocie 3 592 319,40 zł na zaplanowane 62 775,86 zł. Plan rozchodów został wykonany w 100% spłaty rynków pośrednich zaplanowano w wysokości 3 458 835,76 zł i w tej wysokości był wykonany. Na podstawie sprawozdania RWZ ustalono, że zobowiązania gminy Kłuż na koniec 2012 roku według tytułów dłużnych wyniosły 16 813 678,95 zł, stanowiły 34,92% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składającą się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik obciążenia budżetu z wpłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 9,1% wykonanych dochodów. Tym samym zachowane zostały limity obciążenia budżetu z wpłatami zobowiązań oraz kwoty długu jednostki, o której mowa w artykule 169 i 170 ustawy o finansach publicznych przez tego roku. Należność siły wymagalne gminy Kłuż na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 626 607,36 zł i stanowiły 5,39% dochodów planowanych oraz 5,46% dochodów wykonanych. Wraz ze sprawozdaniem przedłożona została informacja o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2012 roku instytucji kultury funkcjonujących na terenie gminy. Mając na uwadze powyższe, sąd orzekający w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, że opiniowane sprawozdanie spełnia wymienione na wstępie mniejsze uzasadnienie kryteria i jest dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu gminy Kłuż za 2012 roku. Wskazać w tym należy, że wydając opinię, spad orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności sprawy. Natomiast ocena działań burmistrza miasta Kłuż w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu należy do Rady Gminy Kłuż. Przystępujemy do następnej uchwały. To jest w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Kłuża z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Tutaj czytamy wniosek Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego Rady. Komisja Rewizyjna z dnia 3 czerwca 2013 roku w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Kłuża za 2012 rok. Uchwała załączona. Uchwała nr 1 Komisji Rewizyjnej z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kłuża za 2012 roku. Komisja w składzie Tadeusz Groszek, Robert Szydyk, Mirosław Sobczak, Dariusz Gór, Mirosław Szczotka, Tadeusz Sasin, działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1960 roku o samorządzie gminnym. Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Kłuż za 2012 rok oraz wnosi do Rady Miejskiej Kłuży o nieudzielenie burmistrzowi Kłuża panu Pawłowi Wydaczykowi absolutorium za 2012 rok.
Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania powyższa Puszcza z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, informacja o stanie mienia gminy Puszcz, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok, sprawozdania finansowego za 2014 rok składającego się z bilansu z wykonania budżetu gminy Puszcz, łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, łącznego zestawienia zmian funduszu łącznego rachunku zysków i strat oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwała nr WA 127/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie dania opinii o przedłożonym przez Mistrza Puszcz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Puszcz za 2012 rok. Komisja Rewizyjna wnosi o nieudzielenie absolutorium za 2012 rok burmistrzowi Puszcza panu Marcinowi Bednarczykowi. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów. Za udzielenie absolutorium 2 głosy, przeciwko udzieleniu absolutorium 4 głosy, wstrzymujących się 0 głosów. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 3 czerwca 2013 roku oceniła negatywnie wykonanie budżetu za 2012 rok. Komisja zgadza się z treścią uchwały nr WA 127/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 roku, w której dokonano pozytywnej oceny wykonania budżetu gminy Puszcz za 2012 rok pod względem rachunkowym i zgodności z prawem. Jednocześnie autorzy uchwały wspominają, że ocena gospodarności, celowości w wydawaniu środków publicznych należy do Rady Miejskiej. Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, że znaczna część zadań zaplanowanych do wykonania w 2013 roku nie została zrealizowana. Część zadań wprowadzonych do budżetu przez Radę została pominięta bądź opóźniona. Nie sporabowano należytego nadzoru nad Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, co doprowadziło do naruszenia ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Ponadto w 2012 roku wbrew woli Rady Miejskiej znacznie wzrosły wydatki na płace w Urzędzie Miejskim, co pośrednio potwierdza odmowa burmistrza ujawnienia wysokości płac urzędników nawet po dokonaniu stosownej anonimizacji dokumentacji płacowej. Komisja Rewizyjna negatywnie również ocenia sposób realizacji budowy gimnazjum w Jesienicy oraz budowy kanalizacji na brzegu Słoneczna z pominięciem wykonania 3 kanalików do posesji. Podobnie negatywnie komisja ocenia realizację poboru opłaty planistycznej. Wydatki na ten cel były 20-krotnie wyższe od zrealizowanych dnia dochodu. Podobnych przykładów komisja może wskazać więcej. Jest zwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Miejskiej w Puszczu, po którym się uczestniczy w komisji. Uchwała powinna się zmienić. Dziękuję. I następna. Następna to jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Przewodnicząca Rady Miejskiej. W załączeniu zajęcia uchwałę nr WA 203/2013 stanu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku w celu służbowego wykorzystania. Regionalna uchwała nr WA 203/213 w składzie orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku. W sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Puszczu o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Puszcza z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Na podstawie artykułu 13 punktu 8 artykułu 19 ustawy 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1980 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przewodniczący Stanisław Stępień, członkowie Bożena Piotrowska, Bożena Zyk, uchwala co następuje. Z uwagami opiniujemy przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Puszczu o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Puszcza z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Paragraf 2 uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Uzasadnienie. W dniu 5 czerwca 2013 roku w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała nr 1 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Puszczu z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Puszcza za 2012 rok. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Puszcz za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartą w uchwale nr WA 127/2013 dnia 12 kwietnia 2016 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie informacji o stanie mienia gminnego negatywnie oceniła wykonanie budżetu za 2012 rok i wystąpiła do Rady Miejskiej w Puszczu z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Puszcza z tytułu wykonania budżetu gminy Puszcz za 2012 rok. Za udzieleniem absolutorium były 2 głosy, przeciwko udzieleniu absolutorium 4 głosy, wstrzymujących się 0 głosów. Skoro orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej został uzasadniony, cytat, że znaczna część zadań zaplanowanych do wykonania w 2012 roku została zrealizowana, część zadań wprowadzonych przez Radę została pominięta,
Ponadto w 2012 roku wbrew woli Rady Miejskiej znacznie wzrosły wydatki na płace w Urzędzie Miejskim. Komisja Rewizyjna negatywnie również oceniła sposób realizacji budowy gimnazjum Jasienicy oraz budowy penalizacji na ośrodku Słoneczna z pominięciem wykonania przykanalitów do posesji. Podobnie negatywnie komisja oceniła realizację poboru opłaty penalistycznej wydatków w celu dwukrotnie wyższe od realizowanych dochodów. Podobny przykład komisja może wskazać. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tłuszczu zgodziła się ze stanowiskiem składu orzekającego regionalnie z Duchem Krajowym w Warszawie zawartego w uchwale nr 127/2013 stwierdzając, cytat, której dokonano pozytywnej oceny wykonania budżetu gminy Tłuszcz za 2012 rok pod względem atrakunkowym i zgodności z prawem. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tłuszczu wskazuje, cytat, jednocześnie autorzy uchwały przypominają, że ocena gospodarności, celowości w wydatkowaniu środków publicznych należy do Rady Miejskiej. Skoro żegnające wydane z Wyprawnikowej w Warszawie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej pozostaje w zgodzie z kwestiami wskazanymi przez Komisję Rewizyjną jako przyczynami do sformułowania stanowiska o przedłożonym tej Radzie propozycji nieudzielenia absolutorium. Burmistrzowi Tłuszcza. Niewątpliwym jest fakt, też fakt, iż to Rada Gminy podejmuje uchwale ostateczne stanowisko w tym zakresie, kierując się przesłankami wynikającymi ze stosownych zapisów prawa. Skład orzekający regionalnej zwrotnikowej w Warszawie zauważa, iż celowym jest enumeratywne wyliczenie podniesionych zarzutów, wyczerpanie wskazanych przez komisję przykładów oraz wysłuchanie wyjaśnień organu wykonawczego, by ustalić podczas podejmowania uchwały przez Radę Miasta Tłuszcz okoliczności, realizowane zadania oraz ocenić stopień odpowiedzialności organu wykonawczego za powstałe rozbieżności. W tym stanie rzeczy skład orzekający regionalny zwrotnikowy w Warszawie postanowił jak sentencji. Czy są pytania dotyczące tej uchwały? Szanowni Państwo, w dniu 3 czerwca 2013 roku Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Tłuszcza. W uzasadnieniu wskazując powody podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji przed podjęciem przez Państwa uchwały w sprawie absolutorium chciałbym pokrótce odnieść się do przedstawionych przez Komisję Rewizyjną zarzutów. Komisja Rewizyjna zarzuciła mi, iż, cytuję, część zadań zaplanowanych do wykonania w 2012 roku nie została zrealizowana. Część zadań wprowadzonych do budżetu przez Radę została pominięta bądź opóźniona. Niestety bez wskazania konkretnych przykładów, także tak ogólnikowo sformułowanego zarzutu nie potrafię prawidłowo i rzetelnie się odnieść. Dlatego też proszę o konkretne panowie radni. Kolejnym zarzutem jest brak sprawowania należytego nadzoru nad Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, co zdaniem Komisji Rewizyjnej doprowadziło do naruszenia ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Szanowni Państwo, według mojej wiedzy na dzień dzisiejszy nie toczyło się i nie toczy wobec mnie żadne postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z działalnością Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Na marginesie chciałbym przypomnieć, że w dniu 29 listopada 2012 roku zakończył się audyt wewnętrzny Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, który obejmował m.in. ocenę realizacji zadań ustawowych oraz statutowych, planowania i finansowania działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, systemu rachunkowości oraz zamówień publicznych, zasad zarządzania zasobami ludzkimi, systemu kontroli zarządczych. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka funkcjonujący w audytowanej jednostce system kontroli zarządczej został oceniony jako pozytywny, aczkolwiek wymagający wprowadzenia stosownych zmian i usprawnień, mający na celu zagwarantowanie realizacji celów i zadań nałożonych na jednostkę w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Odnosząc się do zarzutu, iż w 2012 roku wbrew woli Rady Miejskiej w Tłuszczu znacznie wzrosły wydatki na płace w Urzędzie Miejskim, co pośrednio potwierdza odmowa burmistrza ujawnienia wysokości płac urzędników, nawet po stosownej anonimizacji dokumentacji płacowej. Przypominam Państwu, iż zgodnie z prawem, to w kompetencji burmistrza i Rady Miejskiej leży polityka kadrowa urzędu, ponieważ to ja jako kierownik jednostki muszę zapewnić, aby sprawnie i efektywnie działała dla dobra mieszkańców. Jednocześnie odnoszę wrażenie, że Rada Miejska nie dostrzega, bądź nie chce dostrzegać, że jednostkom samorządowym zlecane są coraz nowe zadania bez zapewnienia na ich realizację odpowiednich środków.
Także w tej sytuacji to ja muszę zadbać o to, aby urząd działał sprawnie, a do tego niezbędna jest odpowiednia kadra. W tym miejscu pragnę podkreślić, że wydatki na płace w urzędzie pozostały na tym samym poziomie, natomiast w związku ze zmianą przepisów wzrosło minimalne wynagrodzenie ustawowo ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów. Część zadań w urzędzie wykonywana była na podstawie umów cywilnoprawnych, umowy rozwiązano, a środki przeznaczono na utworzenie niezbędnych stanowisk etatowych. Kolokwialnie mówiąc, środki z kilku paragrafów obecnie znajdują się na jednym, o czym Państwo sami decydowaliście poprzez m.in. podejmowanie uchwał budżetowych. Na marginesie przypominam Państwu, iż w 2012 roku nie tylko nie otrzymałem od Rady Miejskiej upoważnienia do działania na podstawie artykułu 257 ustawy o finansach publicznych, ale również nie dokonałem żadnych przekroczeń wydatków na wynagrodzenia w zakresie ustalonym w budżecie przez Radę Miejską. Kwestia udostępniania informacji dotyczących wynagrodzeń wynika z faktu, iż są to informacje ad personam ze względu na istnienie pojedynczych stanowisk w urzędzie, a pracownicy pisemnie odmówili zgody na ich udostępnienie komisji wysokości ich wynagrodzeń. Odnośnie negatywnej oceny przez komisję sposobu realizacji budowy gminy Jasienicy, jak również negatywnej oceny budowy kanalizacji na osiedlu Słoneczna z pominięciem wykonania przy kanalików do posesji, chciałbym zapytać, dlaczego nie skontrolowaliście Państwo tych inwestycji wcześniej w poprzedniej kadencji? Część z Was była przecież wtedy radnymi. Stawianie mi zarzutów, że postawione przed faktem dokonane robimy wszystko, aby wyżej wymienione inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, a co najważniejsze zgodnie z prawem, nie tracąc przy tym przyznanego dofinansowania, wydaje mi się co najmniej nie na miejscu. Pragnę bowiem przypomnieć, iż zadanie budowy kanalizacji jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowę uzyskanego w 2008 roku, które nie przewidywało budowy przykanalików. Nie wiem dlaczego przy pozwoleniu na budowę zrezygnowano z zaprojektowanych przykanalików, ponieważ projekt kanalizacji powstał już za mojej kadencji jako burmistrza, natomiast niestety za kadencji kilku podpisanych pod wyżej wymienioną uchwałą członków komisji rewizyjnej, którzy właśnie na etapie projektowania mogli o nie zawnioskować. Kiedy objąłem stanowisko burmistrza, wniosek o dofinansowanie był już złożony. Z mojej strony zrobiłem wszystko, co możliwe, aby dostał on dofinansowanie, gdyż przypominam, iż był pod kreską, a także był zrealizowany zgodnie z projektem, tak, ale dofinansowanie nie przypadło. Jednocześnie to na mój wniosek zadanie związane z zaprojektowaniem i budową wyżej wymienionych przykanalików zostało wprowadzone do budżetu na rok 2013. Sytuacja z budową gimnazjum w Jasienicy wygląda podobnie, jeśli chodzi o fakt projektowania. Mamy tam bowiem do czynienia z trzema obiektami, trzema pozwoleniami zupełnie ze sobą niezgodnymi. Między innymi w 2009 roku w miejscu drogi ewakuacyjnej zaplanowanej wcześniej w projektach dla budynku głównego i łącznika wybudowano oczyszczalnię ścieków. Nadzór zgłosił również uchybienia architektoniczne dotyczące samego budynku gimnazjum. Te uchybienia były na tyle istotne, że aby móc uzyskać pozwolenie na budowę, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nałożył na gminę obowiązek wykonania projektu zamiennego dla budynku gimnazjum, łącznika i oczyszczalni. Taki projekt złożyłem i teraz czekamy na jego zatwierdzenie i wznowienie robót. Odnośnie negatywnej oceny realizacji poboru opłaty planistycznej, w związku z tym, że wydatki na ten cel były 20% wyższe niż kwoty zrealizowania dochodów, wyjaśniam, iż obowiązek wszczęcia postępowań administracyjnych w tym zakresie był konsekwencją uchwalenia przez Radę Miejską miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. A co z tego wynika, powstał obowiązek ustawowy bez względu na opłacalność. Zgodnie bowiem z artykułem 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, burmistrz był zobowiązany do pobrania jednorazowej opłaty ustalonej w tym planie. Ustalenie obowiązku pobrania opłaty i wysokości dokonuje się w trakcie postępowania administracyjnego. Także strona niezadowolona z decyzji organu pierwszej instancji może się odwołać do drugiej instancji. Większość postępowań w tym zakresie nie została jeszcze zakończona ostateczną decyzją. Mam za bardzo powyższe, proszę, abyście Państwo rozważyli przedstawione przeze mnie wyjaśnienia i podjęli uchwałę zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, biorąc pod uwagę cały kształt mojej działalności jako burmistrza w 2012 roku. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, odniosę się może do kilku kwestii, o których mówił Pan Burmistrz, bo jeśli odniosę się do wszystkich, to
może nam to zająć naprawdę sporo czasu. Kwestia pierwsza, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w ubiegłym roku. Temat wielokrotnie wracał, więc ja nie wiem, czy jest konieczne, żeby na ten temat dłużej mówić. W tej sprawie nikt nie zarzucał panu burmistrzowi przekroczenia prawa. W tej kwestii podnosiliśmy, że mówiąc o nienależytym nadzorze, mieliśmy na myśli przekazywanie do Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji transz dotacji z budżetu gminnego. Te transze są przekazywane, one nie muszą być równe, ale przyjmuje się, że to jest 12 transz, powiedzmy, że równych, tyle tylko, że szef takiej jednostki jak Centrum Kultury może wnioskować do burmistrza o przyspieszenie takich, o przyspieszenie przekazywania tych transz. I w trakcie kontroli Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w marcu tego roku ustaliliśmy, że te kwoty były przekazywane naprawdę z dużym uprzedzeniem. Stąd też była ta wszelkiego nerwowa sytuacja pod tytułem zwolnienia serii pracowników Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, których później pan burmistrz przywracał do pracy. Jeszcze nie mówię o aspekcie formalnym, jak się było formalnie i prawnie. Natomiast wiem o tym, że byli tam zwolnieni pracownicy w tym sensie, że mieli wyręczone wypowiedzenia. Gdzie one były cofnięte. Więc o tyle jest to dla nas naruszenie dyscypliny finansowej, że w jednostce wydawano te środki za szybko. Pan burmistrz przekazywał te środki szybciej niż wynikałoby to jakby z upływu do czasu w kalendarzu. I to wymusiło w efekcie przesunięcie do Centrum Kultury dodatkowych środków przez Radę Miejską. Czyli można powiedzieć, że głosowaliśmy w tej sprawie niejako pod przymusem. Znaczy, ja rozumiem, że pana coś śmieszy, to pod przymusem w tym sensie szantażowanie sytuacją, bo to jest też świadomość taka, że jak się głosuje, to głosuje się w sprawie, gdzie nie wiem, są ludzie zatrudnieni, mogą w każdej chwili, mogą się ludzie od jutra na przykład nie pracować. Naprawdę nie była to łatwa decyzja, czy trzymać środki, czy nie. Bo gdyby trzymać się literalnie, to należałoby uznać, skoro dotacja była przyznana dla centrum w kwocie wnioskowanej przez burmistrza na początku roku, to domyślamy się, że ta dotacja powinna była wystarczyć. Jeśli by zabrakło środków, to w jakiejś niewielkiej kwocie. A zabrakło tych środków naprawdę nie mało. To jest jedna kwestia. Kwestia wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim. Nie polemizowaliśmy nigdy, że trzeba utworzyć nowe stanowisko, nie wiem, choćby związane z gospodarką śmieciową, bo są nowe zadania nałożone na gminę. Tutaj rzecz dotyczyła bardzo prostej sprawy. Myśmy wnioskowali o udostępnienie wysokości wynagrodzeń urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim. I mówiliśmy wyraźnie, poddajmy te dane stosownej anonimizacji, czyli prosimy nawet o listę stanowisk, ujęcie numeryczne, stanowisko numer 1, 2, 3, 4 i tak dalej, gdzie jeśli nie mamy nazwiska, nie mamy nazwy stanowiska, na Boga, na jakiej podstawie możemy dojść, że dane wynagrodzenie to jest wynagrodzenie pana A czy pani B. Na przykład. Proszę, panie burmistrze, słuchałem cierpliwie panu wypowiedzi. Ani jednym słowem, ani ze słowem panu nie przeszkadzałem, tak prosiłbym o zajęcie. Można nawet tej wysługi latki podać. Nas interesowały konkretne dane. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, wysokość dodatków, premii i tak dalej. Bo ja jakby pytanie kluczowe jest też takie. W ilu gminach w Polsce, panie burmistrzu, jest taka sytuacja, że podwładni mają wyższe wynagrodzenia niż burmistrz? Bo pana pensję ustaliono na początku kadencji Rada Miejska. I ustalone zostały na wysokości takie, jak miał poprzedni burmistrz, różnica rzeczy, o której pan mówił, różnica wysługa, prawda? Ale te tak, kwoty mieściowe są na tym samym poziomie. Natomiast pensje dalej pracowników, to jest jakby pana gestii. Pytanie takie, bo no niewiele jest gmin w Polsce, w których te wynagrodzenia pracowników są wyższe niż wynagrodzenie burmistrza. Starałem się uniknąć wskazywania przykładów, ale po złożeniu oświadczenia majątkowego przez pana zastępcę mam wątpliwości. Dochody z dwóch źródeł ujęte w jednym punkcie. Jakby idea oświadczenia majątkowego, pouczenie zawarte w tym oświadczeniu majątkowym mówi wyraźnie, że podaje się dochody z wyższym umieniem, z jakich źródeł są te dochody. I teraz ktoś napisze, że w miejscu A, B i C moje dochody wynoszą łącznie tyle i tyle. Powodzę pewną przejrzystość. Jeśli dana osoba ma dochody z więcej niż jednego miejsca pracy, powinna jak oświadczenie majątkowe rozrębnić. W przeciwnym razie no, mamy prawo uważać, że to wynagrodzenie jest wyższe. Zresztą tak jest jakby, takie samo jest przekonanie jakby po informacji z roku 2011. Dziękuję. Panie
przewodniczący w tej dyskusji miało nie być, ale czuję się troszeczkę wywołany do tablicy. Ja nigdy nie narzekałem na swoje wynagrodzenie. A o wynagrodzeniu moich pracowników będę decydował ja, nie pan. Natomiast jeżeli faktycznie oświadczenie majątkowe by było źle wypełnione przez ze mnie, przez zastępcę burmistrza, przez pana skarbnika, na pewno wojewoda w odpowiedni sposób by się do tego odniósł. Próbuję tutaj wmawiać naszym mieszkańcom, że coś jest nie tak. Tam wszystko było wypełnione zgodnie z prawem. Ja proponuję zajrzeć też do tych oświadczeń majątkowych, które były złożone na dzień 30 kwietnia tego roku i później będziemy dyskutować. Chyba porównywanie wynagrodzeń, jeżeli pani skarbnik była na okresie wypowiedzenia w poprzedniej pracy i tam dostawała wynagrodzenie bez świadczenia do studium pracy i była tu w pracy, to moim zdaniem jest nie w porządku. Ale bardzo mówię w sprawie, których ja nie kończyłem. Kończymy dyskusję. Nie, panie. Pan burmistrz powiedział się pracy. Ale bardzo proszę. Przepraszam bardzo, może chodzi o jakąś równowagę. Ja nie wspomniałem o tym, pani Proszę osobę po wynagrodzeniu, nawet jeżeli to jest prosta kwota. Ale dobrze, wysłuchujemy i przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. No właśnie, przecież osoby na stanowiskach kierowniczych składają świadczenie majątkowe i nie to był wniosek. Natomiast, przepraszam, mówi pan, mówi się w ogóle, ale proszę mi tego. Kultura dyskusji jest straszna. Proszę państwa, ja nie przygotowałem przykładu na pani skarbnik, natomiast pani skarbnik wydawało mi się, że w roku 2011 dołączyła do Urzędu Miejskiego, a my mówimy na mowę o roku 2012. Poza tym nie przygotowałem przykładu pani skarbnik, więc nie rozumiem. To trochę wie pan jak w kryminale. Pan mówi, ale ja nie jechałem tę drogę. Ma policja mówi, ale czy ktoś mógł o jakimś rowerze w ogóle? Przystępujemy do głosowania. Czytam treść uchwały. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Puszcza z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 artykuł 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Puszcz za 2012 rok, sprawozdanie finansowe w opinii regionalnej z uchwałem w Warszawie przedłożonym przez burmistrza Puszcza sprawozdaniem z wykonaniem budżetu gminy Puszcz za 2012 rok z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Puszcz, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Puszczu dotyczącym udzielenia absolutorium burmistrzowi Puszcza, Rada Miejska w Puszczu uchwala się następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się absolutorium burmistrzowi Puszcza z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Puszcza z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, tak? Osiem osób jest za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał? Dziewięć osób za, pięć przeciw. 9 za udzielenie absolutorium, 5 przeciw. Bardziej wizualnie. Ja bym się wyszedł. Ale to jest bardzo spokojnie. Głosowanie się skończyło. Przystępujemy do następnej uchwały. To jest uchwała w sprawie przyjęcia przez gminę Puszcz zadania powiatu gomelskiego w zakresie utrzymania zieleni oraz chodników w pasie drogowym lub powiatowym w granicach administracyjnych gminy Puszcz. Na podstawie artykułu 8 ust. 2a i 3 oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 11 ustawy 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym o drogach publicznych uchwala się, co następuje. Wyraża się zgodę na przyjęcie od powiatu wołomińskiego jego zadania w zakresie bieżącego utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy. Paragraf drugi. Z
na zadania określone w paragrafie pierwszym powiatu gołomińskiego przekaże gminie Tłuszcz środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 41 308 zł. Na podstawie porozumienia zawartego między burmistrzem Tłuszcza a zarządem powiatu gołomińskiego na warunkach stycznych. Paragraf 3. Przyjęcie zadania, o którym mowa w paragrafie pierwszym, następuje na okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 listopada 2013 roku. Paragraf 4. Wykonanie uchwały w zarządzie burmistrza Tłuszcza. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Czy są pytania odnośnie z tą uchwałą? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie przyjęcia przez gminę Tłuszcz zadania powiatu gołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą Podmiot Zatrudnienia Socjalnego, partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontaktów socjalnych Kobieta Aktywna. Na podstawie artykułu 7 ust. 1, 6, 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym Rada Miejska w Tłuszczu uchwała następuje. Paragraf 1 ust. 1 zatwierdza się do realizacji zadania publiczne działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą Podmiot Zatrudnienia Socjalnego, partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych Kobieta Aktywna. Punkt drugi, zadanie, o którym mowa w ustępie pierwszym, będzie współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Paragraf drugi, punkt pierwszy, zadanie, o którym mowa w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w terminie od dnia 1 czerwca 2013 roku do dnia 30 października 2014 roku. Wartość zadania wynosi 79 840 zł. Wkład własny gminy 3840 zł. Finansowanie zadania, o którym mowa w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy nastąpi. W 2012 roku z budżetu gminy Tłuszcz w formie dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 76 tysięcy. W 2014 roku z budżetu gminy Tłuszcz jako wkład własny w wysokości 3840 zł. Paragraf 3. Wykonanie uchwały wyrażeniu burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? Paragraf 2, punkt 3, tak? Paragraf 1. Tak. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie realizacji zadania publicznego działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podmiot zatrudnienia socjalnego, partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych Kobieta Aktywna? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Następny projekt uchwały jest w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2013. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 artykułu 61 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale budżetowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych o kwotę 313 906 zł 5 groszy, w tym zwiększenie planu dochodów bieżących 667 457 zł 54 groszy, zwiększenie planu dochodów majątkowych 376 143 zł 69 groszy, zmniejszenie planu dochodów majątkowych 1 321 507 28 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę 61 159 094 groszy, zmniejszenie planu wydatków bieżących 299 800. Bardzo przepraszam. Nie pogubiłem się. Można pomagać, to co? Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę
61 159,94 zł. W tym zmniejszenie planu wydatków bieżących 299 855,64 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących 717 928,60 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych 2 616 425,47 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych 2 973 368,63 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt 6. Po dokonanych zmianach budżet wynosi plan dochodów budżetowych 60 142 973,16 zł. Plan dochodów bieżących 46 648 313,10 zł. Plan dochodów majątkowych 13 494 663,06 zł. Plan dochodów, znaczy plan wydatków budżetowych 76 677 467,34 zł. W tym plan wydatków bieżących 43 257 590,62 zł. Plan wydatków majątkowych 33 419 876,72 zł. Paragraf drugi. Stał się deficyt w wysokości 16 534 491,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z punkt pierwszy zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13 267 872,13 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w lat ubiegłych w kwocie 3 266 619,05 zł. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18 486 559,55 zł z następujących tytułów. Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15 219 940,50 zł. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w lat ubiegłych w kwocie 3 266 619,05 zł. Paragraf trzeci. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Kwoty udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Pusz na 2013 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały w obowiązku punktu 3 uchwała paragraf 5 uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. Burmistrz puszczał ogłosi mniejszą uchwałę w trybie przewidzianym na przykład w miejscu. Czy są pytania zgodzone? Proszę, radny Wójcik. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Stawiam wniosek o zabezpieczenie kwoty 600 tysięcy złotych na wykonanie wodociągu w Szczęsnie. W całości. To jest dwa małe projekty. Proszę o poddanie go pod głosowanie i przyjęcie stosownej uchwały. O formie pozyskiwania środków finansowych proszę Pana Burmistrza. Komisja Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 20.06 złożyła wniosek pisemny z propozycją angażowania środków finansowych w obecności Pani Skarbnik. Uzasadnienie. W dniu 11.05 zostałem zapoznany przez jedną z rodzin Strzęsnego za pałacem, że w ich ujęciu wody występują metale ciężkie, który przekracza dopuszczalną normę o 100%. Już mamy tego skutki. Jest to potwierdzone dokumentem badaniami wody przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. Wpływ owiu na organizm człowieka. Poziom 10 mg na litr we krwi matki lub noworodka prowadzi do opóźnienia rozwoju dziecka, niskiej waży urodzeniowej, przedwczesnego porodu, nieprawidłowego wzrostu. Stężenie powyżej 10 mg na litr może być śmiertelne dla dzieci. Na jednej z ulic badania wykazały 20 mg na litr. Wszystkie ulice wymienione w dwóch projektach sąsiadują z gruntami po byłym PGR-ze, gdzie stosowano środki DDT. Komisja Ochrony Środowiska w 2012 roku złożyła wniosek o wykonanie wodociągu w całości, składając swoje podpisy
kopia dokumentu. Posiadam, 6 osób się pod tym podpisali. Ponowiła wniosek na posiedzeniu w dniu 22.05 i ja 20.06 na wykonanie wodociągu. Budowa wyżej zmiany wodociągów trwa od 2011 roku i do dnia dzisiejszego wykonano na jednym i drugim odcinku łącznie 290 tysięcy metrów. Tam 70 tysięcy 90. Proszę Państwa, sprawa jest dosyć poważna i to nie jest problem tylko mój, jako radnego Chrzęstego. To jest problem wszystkich, Panie Przewodniczący Sasin, Przewodniczący Komisji Zdrowia. Ja próbowałem wiele razy, na każdej ostatniej komisji, czas jest krótki, pierwsza sesja od tego zdarzenia, skutki są takie, że mama jednego z dziecka zdecydowała się przyjść i przedstawić swój problem na komisji. Nie jest to przyjemne, nie jest to łatwe. Ja nie będę wymieniał nazwiska, nie będę wymieniał tej ulicy. W każdym razie jest to ulica 7, a jest to już, wydaje mi się, często posiada wodę od 30 lat. Wiecie Państwo dlaczego? Ja już to mówiłem, że byliśmy gminą postolizną. I wtedy żeśmy zdali radę zrobić sobie wodę. Dzisiaj mamy zaledwie 3-4 km, takie dwa projekty i robimy je już 3 lata. Wydaje mi się, Panie Burmistrzu i Panie Wiceprzewodniczący, że może byśmy ten temat teraz zaczęli i zakończyli. Dziękuję. Sprawa dotyczy wniosku radnego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Chciałbym tutaj przypomnieć kolegom radnym, Panie Burmistrzu i Panu, że dopuszczalne zadłużenie jest 60%. W roku 2013 zadłużenie gminy wyniesie 50,02%, a w 2014 59,73%. Z całym szacunkiem dla radnego Wójcika proponowaliśmy na komisji, żeby, ponieważ kolega ma tam 100 tysięcy na wodociągowanie, prawda, Krzemski, żeby pan przesunął i zrobił w pierwszej kolejności, gdzie występuje ta tragiczna sytuacja, żeby tam podciągnąć ten wodociąg. Natomiast w następnym chcę robić, dla tak wielkie. Ten problem ma Jadwini i wiele innych miejscowości. Niestety musimy zaciskać nosa. Proszę, jeszcze jedno zdanie, ale bardzo krótko. Oczywiście, że panie szanowny radny Groszy, tak, możemy zaciskać tylko nie kosztem dzieci. A druga, bo jest jeszcze jedna rzecz, druga, proszę pójść sprawdzić wszystkie ujęcia wody na tej ulicy, która była zaplanowana, czyli Katrańska i Kiewiecka, czy tam nie występuje to samo. Jeżeli pan to zrobi, to wtedy możemy dyskutować. Ja tego nie zrobię, że wiem, że wszystkie wody PGR-u położone, wszystkie są wody PGR-u i tam związki właśnie ołowiu występują w skali takiej, jak nie podane. Panie Kedyku, dziękuję panie. Był jeden głos przeciw, jeden za. Ale to bardzo. A nie, tylko chodzi o sprawę związaną z tym wnioskiem, bo chcieliśmy tak. Czyli panie Henryku, ten wniosek gdzie brzmiał to zabezpieczenie 600 tysięcy na budowę wodociągu w Krzęsnym? Krzęsnym. Pani skarbnik, proszę. Że to jest wniosek na przyszłość do następnej uchwały. No nie dlatego, że dzisiaj nie ma wskazanego źródła z wątpienia. Ale ja wstałem, ja powiedziałem, tylko chyba może za słabo, ale nie wiem, albo nie zbyt wyjaśnię. Komisja Ochrony Środowiska w dniu 20 czerwca, ja to czytałem, ja to mówimy, w dniu 20 czerwca zaproponowała zmiany przesunięcia środków. I to było pisemne. To i wniosek jest przekazany do pana burmistrza. W obecności pani skarbnik. To powiedziałem, także ja wskazałem. Nie to, że no ale to kurwa wniosek nie ma wskazany. Nie ma wskazany. Więc nie mam tego wniosku tu przy sobie, a wniosek, jeżeli tak. No to ja może odczytam ten wniosek, tak? Nie w całości, tylko dotyczący tego punktu. Radny Henryk Wójcik wnosi o zabezpieczenie środków finansowych
na wykonanie wodociągu w Przęsne na kwotę 600 tysięcy złotych. Wiąże się to z dokumentem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie i z wnioskiem komisji z dnia 27 września 2012 roku. Czyli o zabezpieczenie dwa. Bez wskazania źródła, tak? I jeszcze dwa. Jest. Nie, jest. Ale pani... jest dobrze. No, jest kwota minus, to właśnie. Odczytam cały wniosek komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. Komisja wnioskuje o pierwsze, wykreślenie pozycji 70001, paragraf 6210, kwota 1 081 347,72 zł. Budowa SUW Wysokowa i przesunięcie zadania na lata 2014-15. To pierwszy wniosek. Drugi, w dziale 926, rozdział 92695, paragraf 6050, o przeniesienie kwoty 250 tysięcy złotych do rezerwy ogólnej. Trzeci, już przeczytałam te 600 tysięcy. I czwarty wniosek, radny Włodzimierz Malinowski wnosi o przywrócenie ustalonej wcześniej kwoty 1 000 000 złotych na przyłączenie SUW Kozła z na połączenie SUW Kozła z wodociągiem miejskim w Puszu. Podpis przewodniczącego. Czyli te środki by były przeniesione z inwestycji SUW Wysokich, tak? Ale nie. Tu rozmawiamy o wniosku pana Wójcika. Chodzi o ten wniosek? No proszę. To panie przewodniczący, tam uciekło, może jest w protokole, bo my z radnym Wojtyrą zastrzegliśmy, że jeżeli będą środki pozyskane na budowę SUW Wysokich na przyszły rok, to w tym roku może te środki, tak, to wtedy zagłosujemy, żeby te środki przesunąć, jeżeli będzie gwarancja, że SUW Wysokich w przyszłym roku, żeby nam ta inwestycja nie uciekła. Skończymy tą dyskusję, przystępujemy nad głosowaniem wniosku pana radnego Wójcika. Kto jest co? Ja poproszę o konkretny wniosek. Przesłuchamy wniosek, jaką kwotę i na jaką inwestycję. Panie Henryku, proszę ten wniosek. Proszę bardzo. Stawiam wniosek na wybudowanie wodociągu w Szczęsnym na kwotę 600 tysięcy złotych. Środki z wniosku, który pani przeczytała, dysponuje pani u siebie. Ale wniosek ten nie ma pokrycia, proszę państwa. Bo w pierwszej pozycji państwo wnioskujecie o zmniejszenie tej kwoty z miejscowości SUW Wysokowa i przesunięcie zadania na lata 2014-2015. Jest to kwota 1 081 347,72 zł. No i następny wniosek to jest a wnioskujecie państwo o wprowadzenie nowego zadania na 600 tysięcy, o zwiększenie kwoty 1 000 000 złotych na połączenie SUW Kozła z wodociągiem miejskim w Puszu. Więc ja to nie bilansuje się. Panie radny, ja proponuję na następną sesję przygotować odpowiedni wniosek. Ja więcej nic nie jestem w stanie wymyśleć, bo ja pieniędzy, jak pan nazywa, nie rozdzielam. Ja nie jestem komisją budżetową i tutaj bym, ja tutaj bym prosił pana burmistrza o zajęcie stanowiska. Czyli nie ma wniosku. Wniosek dotyczący zmian w budżecie musi posiadać jako podstawę źródło finansowania, to co powiedziała pani skarbnik, więc muszą być wskazane kwoty konkretne. Ale takiej kwoty nie ma. Czy mam to głosować pod wniosek? Moment, w takim układzie ja zaproponuję jeszcze jedno rozwiązanie. Zaproponuję posiłkowaniem się kredytem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który jest częściowo umarzalny. To jest szczególna sytuacja. Mieszkańcy byli u mnie z każdej ulicy. Powiedzieli, że wykorzystają wszystkie możliwe środki odwoławcze. No ale słyszał pan tę panią skargę, panią radcę, no taki wniosek nie może istnieć. No chwilę, ja innego na chwilę obecną nie potrafię. No to musimy poczekać z tym wnioskiem. Także tego wniosku nie możemy nawet głosować. Także dziękuję bardzo. Słucham, no, proszę. Czy są jeszcze pytania? Nie, proszę. Tak, no proszę. Nie wiem, czy potrzebnie wyciągamy do tablicy, zwłaszcza jeśli chodzi o to, co. Szanowni Państwo,
nie wiem, czy dwie sesje do tyłu, czy cztery, pan radny Groszek, stojąc w tym miejscu, mówił tak, panie burmistrzu, trochę więcej odwagi przy zaciąganiu kredytów. Odtworzymy. Dzisiaj mówienie o tym, że gmina ma duże zadłużenie, jest delikatnie mówiąc, no nie w porządku. Można wydłużyć wieloletnią prognozę finansową na lat więcej. Ona w tej chwili jest na lat 10. My ją mamy na piśmie, tak, zgadza się, to, że jeżeli wieloletnia prognoza finansowa i kredyty by były w dłuższych terminach zaciągane, te wskaźniki uległyby zmianie. Musimy pilnować, tylko bardzo proszę też zwracać uwagę na to, co się mówi wcześniej, a później nie zmieniać tak szybko zdania. Ja wiem, że dzisiaj pan radny powiedział, że to krowa zdanie nie zmienia, ale dobrze, później. Zgodnie z obietnicą do wieloletniej prognozy finansowej między innymi jest wprowadzony SUV wójcowego. Takie były ustalenia państwa radnych i moje. Ja po prostu wywiązuję się z danego słowa i nie mam zamiaru się teraz, że tak powiem, wyprzeć tego, że tak było, że było inaczej i tego nie chcę. To samo dotyczy łącznika w Nowej, gdzie obiecałem, że on będzie wprowadzony do przyszłorocznego budżetu. Natomiast jeżeli państwo radni zadecydują inaczej, to jest państwa sprawa. Ja chcę być w porządku wobec tych osób, którym po prostu to obiecałem. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania w sprawie układu budżetowego? Proszę bardzo. Przeniesienie z rezerwy ogólnej kwot, o których wczoraj mówiłem na komisji rewizyjnej, 1000 zł na lampę przyleśnej i 500 zł na podkoszarkę do zespołu szkół. Zmiany te nie dotyczą wydatków inwestycyjnych, jest to w kompetencji pana burmistrza i takie zmiany mogą być dokonane zarządzającym. Dziękuję. Są jeszcze pytania dotyczące uchwały budżetowej? Nie widzę, przystępuję do głosowania. Kto z państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcza rok 2012 rok? Oczywiście z tego wniosku nie musimy głosować. Nie. Kto z państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2013? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały wiejskiej w Tłuszczu nr 20/213/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2013-2023 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym. Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 20/213/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi, pisze paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Czy są pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr 20/213/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2013-2023. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jedna osoba wstrzymująca. Uchwała została przyjęta. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Wznawiam obrady 23 sesji po przerwie. Przystępujemy do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Tłuszczu za 2012 rok. To nie jest, tylko na kabelce.
na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2003 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Puszczu uchwala się następnie. Paragraf 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej jednostki kultury pod nazwą Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Puszczu za rok 2012, na który składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunek zysków i strat za rok 2012, informacja dodatkowa. Paragraf 2. Sprawozdanie wymienione w paragrafie 1 stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu za 2012 rok? Cztery osoby. Kto jest przeciw? Osiem? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tak? No. 10-4. Kto się wstrzymał? Niech się wstrzymał. I przystępujemy do... następnego projektu uchwały. To jest uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej za 2012 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Puszczu uchwala co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Puszczu za rok 2012, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunek zysków i strat za rok 2012, informacja dodatkowa. Paragraf 2. Sprawozdanie wymienione w paragrafie 1 stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania w sprawie tej uchwały? Nie widzę. A więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Puszczu za 2012 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Następny projekt uchwały to jest w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawy na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C i artykuł 58 ust. 1 ustawy 8 marca 10 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Puszczu uchwala następuje. Paragraf 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawy w wysokości 150 tysięcy złotych przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania zakup samochodu dla OSP w Puszczu. Paragraf 2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2014-2023. Paragraf 3. Zobowiązania wynikające z uchwały zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Puszcz wpływów z podatku nieruchomości w latach 2014-2023. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki, o której mowa w paragrafie 1, będzie weksel własny w blanku wraz z deklaracją obiektową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Paragraf 4. Wykonanie uchwały budżetu publicznego Puszcza. Paragraf 5. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C, jak 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Puszczu uchwala następuje. Paragraf 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4 446 070 zł. Z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania budowa słup miejscowości Wysobyki w następujący sposób. W 2013 roku zostanie wykorzystana kwota 1 056 347 zł 72 grosze. W roku 2014 zostanie wykorzystana kwota 3 389 722 28 groszy. Paragraf 2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2014-2023. Paragraf 3. Zobowiązania wynikające z uchwały zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Puszcz z wpływów z podatku nieruchomości w latach 2014-2023.
zabezpieczeniem spłaty pożyczki, o której mowa w paragrafie pierwszym, będzie weksel własnym blanku wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o zdaniu się egzekucji. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały podziemia burmistrza Kurcza. Paragraf piąty. Uchwała podziemia sierpnia podjęcia. Czy są pytania? Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Następna uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 21 Rady Miejskiej w Kłuszu z 12 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawy. Na podstawie artykułu 18 ust. 9 punkt 2, ust. 2 punkt 9 litera C ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Kłuszu uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Paragraf pierwszy uchwały nr 21-231-2013 Rady Miejskiej w Kłuszu z dnia 12 marca 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4 354 576 groszy z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektu kompleksowego porządkowania gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części Puszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji i wodociągowania. Punkt drugi. Pozostałe zapisy uchwały, które mowa w ustępie pierwszej, pozostają bez zmian. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzem Puszcza. Paragraf trzeci. Paragraf trzeci. Są pytania? Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 21-261-2013 Rady Miejskiej w Kłuszu z 12 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21-232-2013 Rady Miejskiej w Kłuszczu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C ustawy z dnia 8 marca 2000 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Kłuszczu wraz następuje paragraf 1 punkt 1. Paragraf 1 punkt 1 uchwały nr 21-232-2013 Rady Miejskiej w Kłuszczu z dnia 12 marca 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie. Zaciąga się pożyczkę długoterminową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 843 652,28 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w realizacji zadania budowa 100 miejscowości Kłosów i Nadkórz. Punkt drugi. Pozostałe zapisy uchwały, które mowa w ustępie pierwszym zostają bez zmian. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały będzie się burmistrzowi Kłuszcza. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 21-262-2013 Miejskiej Kłuszczu dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21-264-2013 Rady Miejskiej w Kłuszczu z 12 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 z ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym Rada Miejska w Kłuszczu uchwała następuje. Paragraf 1 punkt 1. Paragraf 1 uchwały nr 21-234-2013 Rady Miejskiej w Kłuszczu z dnia 12 marca 2013 roku otrzymuje brzmienie. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 400 489,94 zł na zadanie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedle Słoneczna i Sasanki Wierzbowa w Kłuszczu, która zostanie wykorzystana w następujący sposób. W 2013 roku w kwocie 80 852,64 zł, w 2014 roku w kwocie 319 637,20 zł. Paragraf drugi uchwały nr 21-264-2013 Rady Miejskiej w Kłuszczu z 12 marca 2013 roku otrzymuje brzmienie. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2015-2016. Paragraf trzeci ustęp pierwszy uchwały nr 21-264-2013 Rady Miejskiej w Kłuszczu z 12 marca 2016 roku otrzymuje brzmienie. Zobowiązania wynikające z uchwały zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Kłuszcz z wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2015-2016. Pozostałe zapisy uchwały, które mowa w ustępie pierwszej, pozostają bez zmian. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały będzie się burmistrzowi Kłuszcza, a Rada Miejska uchwała podjęcia w dniu podjęcia. Nie widzę pytań, a więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr
21-264-2013-11 marca 2013 roku w sprawie wyciągnięcia wniosku długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała w sprawie zasiągnięcia realizacji przedsięwzięcia pod nazwą kolektor oświetlenia słonecznego i uznania go za inwestycję nieefektywną. Pasuje 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku z obrządzie gminnym Rada Miejska w Puszczu uchwala z następnego. Paragraf 1. Postanawia się o zaniechaniu realizacji zadania pod nazwą kolektor oświetlenia słonecznego w kwocie poniesionych wydatków w wysokości 112 238 zł 38 groszy, uznając to przedsięwzięcie za inwestycję nieefektywną. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wydaje się burmistrzowi Puszcza. Paragraf 3. Czy są pytania dotyczące tej uchwały? No i wstępnie do uchwały. Kto z Państwa radnych za uchwałą w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą kolektor oświetlenia słonecznego, uznanie go za inwestycję nieefektywną? Kto jest za? Kto jest przeciw? Dziesięć osób. Proszę. Kto się wstrzymał? Cztery osoby wstrzymujące. Następna uchwała w sprawie zamykania. Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym Rada Miejska w Puszczu uchwala następuje. Paragraf 1. Postanawia się o zaniechaniu realizacji zadania pod nazwą budowa gazociągu w kwocie poniesionych wydatków w wysokości 627 575 zł 7 groszy uznając to przedsięwzięcie za inwestycję nieefektywną. Paragraf 2. Wykonanie uchwały w poziomie podniższym Puszcza. Paragraf 3. Uchwała w poziomie przednim podniższym. Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Projekt uchwały jest też zamykania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa wodociągu wiejskiego uznanego za inwestycję nieefektywną. Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w Zarządzie Gminnym Rada Miejska w Puszczu oraz następuje. Paragraf 1. Ustanawia się do zanikania realizacji zadania pod nazwą budowa wodociągu wiejskiego w kwocie poniesionych wydatków w wysokości 100 119 zł 52 groszy uznając to przedsięwzięcie za inwestycje nieefektywne. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wydaje się burmistrzowi Puszcza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi się z dniem podjęcia. Są pytania? Proszę. Panie Przewodniczący, może by Pani Skarbnik wyjaśniła o co w tych uchwałach chodzi? A teraz? Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja wyjaśniałam na komisjach, na które byłam zaproszona. To są inwestycje, które były realizowane w latach, no, bym powiedziała 90., w latach wcześniejszych. W księgach rachunkowych saldo kosztów poniesionych na te inwestycje przechodziło z roku na rok. Tak naprawdę, żeby uporządkować zapisy w księgach rachunkowych, konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę o zaprzestaniu, prawda, realizacji tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy koszty tych inwestycji są jako środki trwałe w budowie. A tak rzeczywiście nie jest, prawda? Bo my tak nie mamy dokumentów na to. Dokumenty finansowe są archiwizowane 5 lat. Nie udało się odszukać dokumentów ani faktów dotyczących no, jakby tych inwestycji, które były wcześniej realizowane. I nie ma podstaw, jeżeli nie będzie uchwały Rady, nie ma podstaw do jakby księgowania tych kosztów. No tak naprawdę artykuł 24 ustawy o rachunkowości mówi, że księgi uznaje się za rzetelne, jeżeli odzwierciedlają no, stan faktyczny. Tak na dzień dzisiejszy te inwestycje nie są w trakcie realizacji. A koszty mamy na koncie 0,80, konto mówi, że to są środki trwałe w budowie. Więc prośba do radnych, żeby po prostu jakby może przemyśleć tę sprawę, prawda? I doprowadzić do tego, do zaniechania realizacji tych przedsięwzięć, żeby w księgach rachunkowych no, stosowne zapisy można było dokonać na podstawie uchwał podjętych przez Radę. Dobrze, dziękuję. Panie Skarbnik,
projekt uchwał TRTO w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia zbudowa wodociągu wiejskiego. Nie jest to uzasadnione, gdzie ten wodociąg wiejski jest. No proszę Państwa, udało mi się tyle ustalić, że jest to, taki mam zapis w księgach, budowa wodociągu wiejskiego i tyle wiem. Nie mam dokumentów, nie mam faktów. Tak naprawdę nie wiem, jakiego wodociągu to dotyczyło. To samo budowa wodociągu. Wszystkie te inwestycje, które tutaj Państwo macie w tych uchwałach, to są inwestycje. Kolektor deszczowy wiejski, ale my jeszcze możemy wiedzieć. Kolektor osiedla Słoneczna, ale pod budowę gazociągu nie wiem, gdzie ten gazociąg jak. Uważam, że nie udało mi się ustalić. Nie mam na to dokumentów. Dlatego Państwu przedłożyłam tyle, ile wynika z ksiąg naszych. Za to przechodziło te inwestycje z roku na rok. W dalszym ciągu w kosztach środków trwałe budowy. Co nie odzwierciedla stanu rzeczowego? Ale dobrze, przepraszam się bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do projektu następnego. Przystępujemy do projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji. Proszę teraz uczyć ciszę. Zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa wodociągu wiejskiego i uznania go za inwestycję nieefektywną. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym Rada Miejska w Puszczu uchwala następuje. Paragraf 1. Ustanawia się o zaniechaniu realizacji zadania pod nazwą budowa wodociągu wiejskiego w kwocie poniesionych wydatków w wysokości 100 119 82 groszy. Uznaje to przedsięwzięcie za inwestycję nieefektywną. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podlega się burmistrzowi Puszcza. Paragraf 3. Uchwała podlega. Czy są pytania? Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Nie widzę. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem? Dobrze. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Następny projekt uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą kolektor deszczowy wiejska i uznania go za inwestycję nieefektywną. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku w samorządzie gminnym Rada uchwała następuje paragraf 1 postanawia się o zaniechaniu realizacji zadania pod nazwą kolektor deszczowy wiejska w kwocie poniesionych wydatków w wysokości 27 124 zł 50 groszy uznania to przedsięwzięcie za inwestycję nieefektywną. Paragraf 2 wykonania uchwały w razie publicznej puszcza paragraf 3 uchwała podjęcia. Nie widzę pytań. Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Sześć osób. Sprawy zaniechania. Następny projekt uchwały to jest sprawy zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą rekultywacja składowiska odpadów kompostownia i uznanie go za inwestycję nieefektywną. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym Rada Miejska w Puszczu uchwala na paragraf 1 postanawia się o zaniechanie realizacji zadania pod nazwą rekultywacja składowiska odpadów kompostownia w kwocie poniesionych wydatków w wysokości 88 168 zł uznanie to przedsięwzięcie za inwestycję nieefektywną. Paragraf 2. Są pytania? Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Sześć. Osiem przeciw, sześć wstrzymujących. Uchwała w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa sali widowiskowej i uznanie go za inwestycję nieefektywną. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 3 lutego do samorządu gminy Rada Miejska w Puszczu uchwala następuje. Paragraf 1. Ustanawia się o zanikanie realizacji zadania pod nazwą budowa sali widowiskowej w kwocie poniesionej wydatków w wysokości 2374,83 zł. Uznaje to przedsięwzięcie za inwestycję nieefektywną. Paragraf 2. Wykonanie uchwały będzie się podpisze uczucia. Paragraf 3. Uchwała podjęcia. Nie widzę pytań. Kto z Państwa jest za uchwałą w sprawie zanikania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa sali widowiskowej dla niego za inwestycję nieefektywną? Kto jest przeciw? 8 osób. Kto się wstrzymał? Podtrzymam. Wstrzymujących jest?
Raz, dwa, trzy, tak? Przeciw? Było? I przystępujemy do punktu piątego, czyli... Nie, przepraszam. Teraz projekt uchwała jest w sprawie zatwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w Sądzie Orzecznictwie Gminnym Rada Miejska w Pruszczu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się zgaśnięcie mandatu z dniem 18 czerwca 2013 roku radnego Rady Miejskiej w Pruszczu pana Kamila Laskowskiego, wybranego w okręgu wyborczym nr 2 w związku ze zrzeszeniem się mandatu. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady do doręczenia niniejszej uchwały niezwłocznie zainteresowanemu i przesłania wojewodzie mazowieckiemu i komisarzowi wyborczemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan starszy. Przystępujemy do punktu piątego, czyli interpelacje radnych odpowiedzi na interpelację. Proszę radny. Ja mam taką interpelację w sprawie przeniesienia środków do oświetlenia. Z projektu z wykonania tego oświetlenia, gdyż wydaje mi się to mało realne, żeby w tym roku zostało to wykonane. Jeżeli dojdzie do tego, że te inwestycje w Szczepanku i Franciszkowi nie zostaną zrealizowane w tym roku, składam taką deklarację, aby te środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia projektowanych, zresztą planowanych parków zabaw w Szczepanku i Franciszkowi. Jeżeli inwestycja będzie realizowana, środki zostaniemy. Jeżeli przed końcem roku będzie sprawa jasna, że nie uda nam się wykonać inwestycji. Szanowni Państwo radni, z tego co to chodzi o ten projekt oświetlenia jeszcze tamtego roczne. W związku z tym, że czekamy do końca tego miesiąca. Jeżeli wykonawca projektu w całości wykonać, tak jak w przypadku ulicy Sesanki, kierujemy po prostu sprawę do sądu i na koszt wykonawcy będziemy wchodzić wykonania tych projektów. Natomiast jeżeli to będzie wiadome, no, już nie tylko. Natomiast jeżeli chodzi o przeniesienie, no to musimy się nad tym zastanowić, czy to już teraz robić, ponieważ my przygotowujemy te place zabaw na małe projekty, na nabór do LGD. Więc tutaj musimy z pracownikami to ustalić, bo mieliśmy realizować te zadania w roku przyszłym. Natomiast to nie mówię nie, tylko tak, żebyście Państwo wiedzieli, że wnioski mamy składać teraz ma być do 12 lipca bodajże na rok. Mamy składać do lokalnej grupy działania, do finansowania tych placów zabaw. Jeżeli będzie można wydłużyć jako wkład własny, to wtedy czemu nie? Dziękuję. Są radni, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. Prośba do Pana Burmistrza, aby listy, przesyłki adresowane do radnych nie było otwierane, ponieważ ostatnio otrzymałem list z Regionalnej Izby Obrachunkowej, który został doręczony mi otwarty. Ja wiem, że tu są, stanowią przepisy prawa, ale kierownik, to u nas konkretnie sekretarz, może zakazać otwierania przesyłek kierowanych do radnych czy klubów radnych. W tym przypadku korespondencja powinna być rejestrowana na podstawie danych zawartych na kopercie. Paragraf 16 ust. 1 punkt 2 i paragraf 42 ust. 1 punkt 2 instrukcji. Dobry obyczaj.
wskazywałby na to, że te rady jest adresowana i nie jest niepewna. Proszę bardzo. Bardzo proszę, ja otwieram. Panie radny, do tej pory było tak, nie mówię, że mamy się nie zastosować do pana wskazań, natomiast do tej pory było tak, że wszystkie dostarczane do nas dokumenty po prostu były rejestrowane na dzienniku i trafiały w elektroniczny obieg. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, jeżeli dany dokument przyjdzie zarejestrowana tak naprawdę tylko koperta, a może być to dokument terminowy, może się okazać, że Państwo jako radni tych terminów nie dotrzymujecie. Niejednokrotnie, panie burmistrzu, zdarzało się, że pisma kierowane do rady wędrowały tu wewnątrz urzędu na kilka dni i trafiały tak samo do siebie. Jest biuro obsługi rady, gdzie można wykonać dla adresata telefon i powiedzieć: panie przewodniczący, to przełączę. Dziękuję. Proszę radnych burmistrza o pani burmistrz. Tu mam oczywiście pytanie skierowane do pana burmistrza, bo ja to kilka razy już powiedziałem. Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2012 rok. Inwestycja dotyczy budowy oświetlenia ulicznego przy posekcji nr 65 w Kosłach. Było to na kwotę zrealizowaną 4,952,61. W wypadkach informacji zadanie zostało zrealizowane. Lampa do tej pory nie świeci. I radny sprawca odpowie na dzisiaj na tą interpelację. Nikt nie zaświecił o tym, zresztą. Dobrze, radny są przepraszam. Panie burmistrzu, interpelację w sprawie wykonania odwodnienia części ulicy Malowniczej w związku z dodorocznym zalewaniem posesji od numeru 7 do 16 i również poprawy nawierzchni dróg lądowych w Franciszkowie. Jest to droga odchodząca od drogi Franciszków w kierunku Jaźwia do państwa Sokołowski, jak również droga odchodząca od drogi Franciszkowie do pana Waldemara Rosłona. Wiem, że ustawa o śmieciach zobowiązuje firmę do odbierania odpadów z drogi publicznej. Drogi, które są drogami publicznymi, które prowadzą do posesji wyżej wymienionych. Dziękuję. Proszę radny strzał. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Dlaczego wyrównarka na drogach bocznych chodzi w Wiórczu, ewentualnie w Salej? Będzie się pokazała na trzech uliczkach, ja mam 50% ulic bocznych. Na Boga, wszystkie boczne ulice, raz w roku, chociaż wyrównarka powinna przejechać. Mamy już prawie lipiec, ona się jeszcze nie pokazała. Kiedy będzie? Ona stoi jako straszna właśnie, nie wiem, no ale to jest nie, ale nie dlaczego stoi. Nie wiem, dlaczego stoi. Pytam się, dlaczego stoi. Słyszę interpelację. Moja sprawa, nie się we wniosku, ale jestem zmuszony, a w ogóle chcę pomagać moim mieszkańcom, a szczególnie dzieciom. I będę prosił pana burmistrza i panów radnych też, żebyśmy podjęli wszystko, co jest możliwe, żeby temat objął występowanie w ujęciach wody przydomowej, czyli w ujęciach własnych, rozwiązać. Bardzo proszę, ten temat nie może czekać. I teraz druga jeszcze sprawa, panie burmistrzu, to jest barierka przy zbiorniku wodnym w Szęskim. No nie wiem, też nie widzę radnych powiatowych, jeśli takie jest sesje. No w związku z tym proszę pana o to, żeby coś z tym zrobić, bo tam jest bardzo niebezpieczne, już mówiłem, ja po prostu pomagam. I jeszcze jedno, przeniesienie biblioteki z budynku prywatnego, już to zgłaszałem na którejś sesji, do Powiatowego Centrum Kultury. Wydaje mi się, że koszty na pewno nie będą wyższe. Pan burmistrz informował trochę, ale ja chcę ciągle dalej czekać na finał. My jako mieszkańcy powiatu wołomińskiego też czekamy na finał, ale prace w samym pałacu i związane prace z jego wykończeniem, one nie
zostały zakończone. Z tego, co wiem, została zerwana umowa z wykonawcą, który dostarczał to wyposażenie wewnętrzne, więc jak to długo potrwa urządzanie pałacu i kwestia przeniesienia tej biblioteki, ja na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o barierkę, zwrócę się pisemnie do zarządu, do wydziału dróg powiatowych, bo mieliśmy tak naprawdę to obiecane, że jutro jest sesja, Rady Powiatu, jeszcze tam postaram się interweniować. Jeszcze jeden. No będziemy szukać pieniędzy, no. No to już ja dzisiaj nic nie wymyślę tak z panią skarbnik, że trzeba usiąść na spokojnie i no, trzeba się zastanowić po prostu. No, mamy ten WPF na 10 lat, czy to po prostu nie będziemy wydłużać. Tutaj też trzeba jakąś opinię państwa radnych na ten temat, co oni na ten temat sądzą i jak do tego podejść. Dziękuję. Panie przewodniczący, czekała pani burmistrzu. Ja kiedyś wspominałem, chodzi o wykup jednej działki na ulicy Łąkowej. Może ta ulica w końcu by była przejezdna, bo tak to jest na razie w dwóch stronach, w środku jest dziura. Myśmy się tam kiedyś umawiali. Rozumiem, że tam nie ma czasu, to ewentualnie, żeby kogoś tam wysłał, żebyś kobietą ponegocjować. Czy to da się radę, czy nie da, bo to czas leci. Z tej pani Czechowicz przybyła z Gminy Lekarskiej. No ale tak, jeśli chciał ją wysłać, no to nie mogę. Ona się zajmuje tak naprawdę od początku do końca sprawami związanymi z wykupem gruntu. Tak dobrze, naprawdę mieszkańcy tylko ustalają cenę za nią, natomiast cały ten element związany z doprowadzeniem dokumentacji, która jest potrzebna do notariusza, zajmuje się tym pani Czechowicz. No, trzeba poczekać, aż wróci ze zwolnienia i... Dobry. Jeszcze jak już mam przy okazji, mam głos, to jeszcze chciałem, żeby w jakiś sposób oczyścić ruch przydrożny przy ulicy Centralnej. Bo woda płynąc, ona płynie od ulicy Lipowej, Szkolną do Centralnej. Na Centralnej się nie mieści w Rowie, nie mieści się w ulicy, przelewa się przez chodnik i idzie dalej. Jak najszybciej jakieś oczyszczenie tego robić w Centralnej. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Taka mała interpelacja, w zasadzie mam zaprytanie do pani, do osoby prawnej, do pani w sprawie drogi Kury-Krzęsne, tak, czy Łodaki-Krzęsne. Jaki jest los wniosku, który miał być złożony do sądu w sprawie zasiedzenia? I druga taka, tak powiem, interpelacja w kwestii, że tak powiem, bez względu na to, jakie losy tego wniosku nie będą, żeby tę drogę trochę porównać. Tak, wtedy, kiedy tam będzie możliwe to maszyną wjechać w tym obszarze, żeby tam ją troszeczkę porównać ze względu na to, że jest to droga dosyć komunikacyjna. No dziękuję. Tak. Nie widzę interpelacji, a więc przystępujemy do punktu następne, czyli zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. No proszę. Panie przewodniczący, wystarczyła Wysoka Rado, panie burmistrzu. W ubiegły czwartek na osiedlu Kolejowa było zebrane. Pan burmistrz poinformował wszystkich, że po dzienniku od Kolejki mieszkańcy będą mogli odpuścić. W dniu wczorajszym odbierano śmieci. Mieszkańcy czekali z pieniędzmi i zostali poinformowani, że pojemników nie mogą odpuścić. Są, przepraszam, że tak powiem, wściekli. To jest jedna sprawa. Dlaczego jest taka informacja? Pan informuje na zebraniu parę dni wcześniej, że będzie można odpuścić, natomiast nie można. Następna sprawa. Była informacja, że będą worki na śmieci przewodniczących rady osiedla. Dlaczego przewodnicząca rady osiedla otrzymała słownie 10 sztuk worków czarnych? Ludzie przychodzą i awanturują. Proszę. Jeżeli chodzi o wykup pojemników,
Każdy z mieszkańców miał złożony przy odbiorze dwa tygodnie wcześniej odkładów karteczkę z informacją, że trzeba wpłacić na konto 80 czy 90 zł brutto i wtedy pojemnik zostaje. Ja może powiem o swoim przypadku. Też byłem zdziwiony, jak miałem zapłacone. Wpłatę dokonałem na konto, miałem zapłacone za pojemnik. Ten pojemnik, który stał mi na posesji, no po prostu został też zabrany. Natomiast po interwencji po stronie został mi z powrotem doniesiony. Mi jest ciężko odpowiadać za poczynania firmy prywatnej. Ja naprawdę nie mam żadnego wpływu na działanie przedsiębiorcy, na dodatek z Ostrołęki. No takie informacje były nam przekazane. No, nie wiem, czy to była celowa jakaś taka robota, czy nie. W każdym razie no, jest i przykład. Szczerze powiem, przepraszam, mieszkańcy, którzy mają Ale na kogo? Dostawali tak, przepraszam. To aż tak nie jest winna. No to też nie masz. Ale proszę Państwa, ale za tym samą informację na NBK przekazywało nam NBK Ja mogę bardzo chętnie na to pytanie, bo ja z członkiem zarządu NBK rozmawiałem w poniedziałek, bo jest taka sama sytuacja, że mogę panu powiedzieć, jak pan chce. Dobrze, to później. Jeżeli chodzi o worki, to worki są u nas i jeżeli jest taka potrzeba, my oczywiście będziemy te worki nawet dzisiaj po sesji muszę naszą. Ja pan podłączam tych, kto dostarcza wykonawcę. Chciałbym zgłosić do nas telefonicznie, żebyśmy dowiedzieli. Proszę bardzo, proszę przewodnicząca Rady Posiedzenia, ponieważ dużo mieszkańców przyszło, zwoływa do urzędu, bo urzędniczka przywiozła tylko 10 worków, dzwoniła ponownie, nie dostała worków. A my się przygodzili, bo była informacja właśnie na zebraniu, że przewodniczący na tym oznaczy, a tu 10 worków na zebraniu. A wczoraj była taka sytuacja, że pan mówi, że czarnych worków zabrakło, natomiast te worki do segregowania były dostępne. Są dostępne dzisiaj wszystkie rodzaje worków. No czarny. No czarny. Panie Przewodniczący. Czarnych nie ma. Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Kiedy ja tam myślałam, jak minę tłuszcz, dowiedziałam się o budowie Wiejskiego Domu Kultury wniosłem. W pierwszej kolejności zastanawiałam się nad zasadnością tej inwestycji. Swój sprzeciw pamiętamy, słyszałam na Radzie, nie tylko ja, ale i mieszkańcy Miąsego. Było to ogromne oburzenie radnego Sobczaka. Widać było, że dyskusja na ten temat jest mu bardzo nie na rękę. Teraz powoli odkrywam dlaczego. Ogrodzony teren, na którym powstaje Wiejski Dom Kultury, składa się z dwóch działów. Z czego jedna od 2003 roku należy do Urzędu Gminy, natomiast drugą zakupił pan Sobczak, brat radnego Sobczaka, w 2010 roku, tuż po tym, jak zapadła decyzja o budowie Wiejskiego Domu Kultury. Wiosną tego roku brat pana radnego rozpoczął na swojej działce budowę lokalu mieszkalno-usługowego. Ale przejeżdża, zaraz będą pytania, będzie 20. Radnego Sobczaka rozpoczął budowę na działce przyległej bezpośrednio do działki gminy, to tłumaczę. Budowę lokalu mieszkalno-usługowego, ale przejeżdża przez te działki gminy. W związku z zaistniałą sytuacją mam kilka pytań. Kiedy i z jakiej inicjatywy i za czyje pieniądze powstało ogrodzenie obejmujące nie tylko działkę należącą do gminy, ale również działkę prywatną, w którym miejscu przebiega granica działek, jakim prawem osoba prywatna dysponuje kluczami do bramy prowadzącej na plac budowy gminnej?
bezprawnie korzysta z działki gminnej, składując tam swoje materiały budowlane. Konkretnie kto i w jaki sposób sprawuje kontrolę nad składowanymi materiałami, panie burmistrzu, przeznaczonymi pod budowę WDK? Jak te materiały są oznaczone? Brat pana radnego Sobczaka urządził sobie na terenie budowy gminnej własny prywatny folwark, składując materiały gdzie chce i jak chce. Nie chciałabym, żeby omyłkowo użył swoich materiałów. Delikatnie to mówiąc. Kiedy pan Sobczak dostanie od gminy, pan Sobczak brat, dostanie od gminy nakaz odgrodzenia swojej posesji tak, aby on sam i klienci tego lokalu usługowego poruszali się jedynie po działce należącej do niego. Na zakończenie ogólna moja uwaga. Ja wiem, że przez ostatnie 3 lata nakłady na inwestycje wiejskie są dużo wyższe niż w mieście. I tak, w 2010 roku, tutaj sprawdzono, dokumentowany, ja cyferek tutaj cyferkami nie będę operowała, panowie radni, macie taki sam dostęp jak i ja, przeciętny mieszkaniec. W 2010 roku nakłady inwestycyjne na wieś były 3 razy wyższe, większe niż na miasto. W 2011 roku 4 razy większe nakłady inwestycyjne na wieś niż na miasto. Zaraz. W 2012 roku 2 razy większe. Ale to nie oznacza, że inwestycje na wsiach mogą być pozostawione bez kontroli lub pod kontrolą ludzi nieodpowiedzialnych. Widząc dotychczasowe działania burmistrza, wiceburmistrza i urzędników, wierzę, że wymienione przeze mnie nadużycia zostaną wyeliminowane. I położycie kres, panowie, bezprawiu, pod z jednej strony. Wiem z wywiadów prasowych, że są radni, którzy bardzo tęsknią za okresem bezprawia i samowoli poprzedniej kadencji. Powiem szczerze, przestałam wierzyć w szczerość intencji większości rady, bo szumne zapewnienia, że działają razem dla gminy, nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Panie burmistrzu, to jest moja notatka. Jeśli pan sobie życzy, ja proszę o odpowiedzi, o ustosunkowanie się do tych moich pytań. Ja przekażę je panu. Ja przepraszam. Tak, bardzo proszę raz. To ja się pozwolę sobie odnieść się do pani, bo pani Perkowska podnieciła się tutaj. Uważam nadmiernie tutaj sytuację, jaka zaistniała. To jest wszystko, pani Perkowska, proszę mi nie przeszkadzać. Ja wysłuchałem cię, nie wie pani uwag. No więc. Tak jak pani wspomniała, działki są dwie. Jedną zakupił brat. Piach, który leży na działce brata, jest piachem naszym i to nikomu nie przeszkadza i bratu nie przeszkadza. Wspólnie doszliśmy do takiego porozumienia przy budowie. Gdy był budowany fundament, straż gmina korzystała z placu brata, gdy był niezabudowany. Leżały tam materiały, do tej pory leży piach, piach budowlany, leży do tej pory. I to mu nie przeszkadza. Odnośnie ogrodzenia, ogrodzenie było wykonane przez straż, między innymi przez brata i własnością jest straży. Straży, części... ogrodzenie straży. Przepraszam. Straż wykonała. Jest wykonane z materiałów częściowo brata, częściowo przekazanych od księdza. Taka forma. Tak jak mówiłem, ze względów praktycznych działki nie są odgrodzone, żeby można było manewrować pojazdami na działce. Nie buduje, także nie ma pani świadomości, jak wygląda proces budowlany. Także. Doświadczenie może ma. Pani Sobczak, proszę mnie tutaj nie ubliżać. Co zabrać, tak ani nie ubliża. Proszę mi nie przerywać. Tak jak wspomniałem wcześniej, piach, który jest z wykopu z fundamentów, leży na działce brata. Brata to nie przeszkadza. Kiedy będzie możliwość po zakończeniu pewnego etapu, ten piach zostanie zabrany. To samo dotyczy tego piachu budowlanego. Kolejna sprawa, proszę nie podniecać się tym WDK. WDK było projektem specjalnym, żeby można było uzyskać możliwe najwyższe dofinansowanie. Dlatego zostało to stworzone
pod nazwą WDK, Wiejski Dom Kultury, w którym się ma mieścić, jeszcze raz pani tego publicznie nie mówi, a powinna. 1/3 budynku jest przeznaczona pod straż. Kolejna część jest przeznaczona pod bibliotekę. Pani tego nie wie, bo nie widziała. Biblioteka mieści się w garażu. Panie Sobczak, ja pana bardzo przepraszam. Proszę go ubliżać. Pisany było tłumaczone 500 metrów kwadratowych. Proszę mi nie przeszkadzać. Proszę państwa, ja kończę to kolejnej części. W kolejnej części budynku jest zaplanowana biblioteka. Nie wiem, czy pani była w bibliotece. Biblioteka dla dzieci z okręgu szkolnego. Mieści się w garażu, proszę panią, w pomieszczeniu 3x4. Ekstra pomieszczenie, ekstra. Ekstra, super. Tak. No jest XXI wiek, może pani ma wyobrażenie, że takie pomieszczenie powinno funkcjonować. Ja inne nie wiem. I ostatnia część tego budynku, pod którą wcześniej straż mogła tego nie robić, ale we własnym zakresie wykonała wykopy, wylała ławy. Bez niczyjej pomocy. To był w czynie społecznym, tak, dokładnie. Straż wykonała to w czynie społecznym. Mogła zrobić tylko część pod straż, wykonała pod całość. Panie Sobczak, ja przepraszam, pani nie zrozumiał. Panie, przepraszam, ja kończę tą dyskusję. Siedzą następni, którzy chcą, po 4 godziny ludzie chcą zadać pytanie. Bardzo proszę pan wicekosmos. Nie wiem, to witam państwa, szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Ja chciałem z tego miejsca podzielić się w imieniu zarządu klubu TKS GOP i członków tego klubu wynikami, jak uzyskali w naszych strukturach drużyny, które startują w naszych strukturach. Jeżeli państwo śledzicie, może zauważyliście, że drużyna seniorów zajęła 3. miejsce, to jest bezpośrednio praktycznie za drużynami, które uzyskały awans z naszej grupy okręgowej. Pozostałe grupy żaków i młodzieżowych grup uzyskały takie w miarę zadowalające wyniki. Chciałem jeszcze państwu nadmienić, że prawdopodobnie w następnych strukturach w tym roku będzie startowała drużyna Polonii Warszawy. Niestety jest jakiś tak ich ze względów organizacyjnych. Chciałem z tego względu właśnie podzielić się z państwem, że no, ten obiekt w jakimś sensie troszeczkę no, możemy się czym pochwalić, bo drużyny, które przyjeżdżały do tej pory, stwierdzały, że mamy naprawdę obiekt dosyć zadowalający, no ale tak jak państwo zauważyliście po tegorocznych dniach puszcza, czy ewentualnie po jakichś znaczniejszych opadach, jak ta murawa wygląda. Niestety będzie to wymagało jakiegoś nakładu, bo część, tak jak uważam, że jesteśmy zobowiązani społecznie coś zrobić, ale niestety niektóre prace będą właśnie tak jak na mnie wymogów tych finansowych. Chodzi o to, że tak, że państwo widzicie, co na obecną chwilę tam się dzieje. Mamy naprawdę duży nabór, dużo chętnych, nie jesteśmy w stanie sprostać wymogom obiektowym. Chcielibyśmy w ogóle zaadoptować to miejsce wzdłuż ulicy Dolnej, taki trójkącik, ale państwo zauważyliście, tam jest woda po większych opadach i tam brakuje nam podwyższenia w ogóle tej ogrodzenia. No on jest naprawdę niewielkim jakimś kosztem, to jest potrzebna taka siatka, około 2-metrowa, jakieś sznurkowa, on jest aż taki wielki nakład. Tak jak odpowiedziałem, że jesteśmy w stanie część tych prac wykonać w własnym zakresie, ale tak jak mówię, no te zakup tych niektórych spraw to trzeba by wobec rady, zwracam się o rozwagę, czy ewentualnie byliby w stanie coś jednak w kwestii finansowej poczynić. Jest także w tej chwili plan gestii w ogóle obiekt, który znajduje się za rowem z tym strategicznym. To jest obiekt urzędu. My chcieliśmy też ten obiekt, w ogóle ten teren w jakiś sposób zaadoptować. Z tym, że tam niestety wymóg byłby taki, że konieczna byłaby tam stworzenie jakiejś pułapki. To o ile wiem, jednak też to, tak pan z panem burmistrzem sobie rozmawiałem, to finansowo niestety będzie troszeczkę to kosztowało. Chciałem z tego miejsca jeszcze podzielić się, jakimi będą organizowane imprezy. Będzie organizowany w tym roku już 4. bieg Bobra na obiekcie właśnie przy ulicy Polnej. Zapraszamy, kto się ewentualnie będzie zainteresowany.
I ponadto jeszcze chciałbym z tego miejsca podziękować za to, że Państwo przydzieliście panu burmistrzowi, czy ewentualnie szanownej radzie, do budowy hali. Mamy cały czas naprawdę problemy z tym, żeby dzieciom zapewnić jakąś formę treningu w okresie zimowym. Na pewno już w tym roku już było troszeczkę lepiej, w tym roku sądzę, że też nie będzie problemów. Już na następny rok mam nadzieję, że takich w ogóle problemów nie będzie. Także dziękuję bardzo. Zostało mi tylko pogratulować Ozo. Pozostało mi tylko pogratulować Bobrom, jednak jeżeli chodzi o jakieś prace, które będą mogły być wykonywane na obiekcie stadionu, będziemy mogli je dopiero rozpocząć, gdy zostanie wydana decyzja organizacyjna. Na dzisiejszej sesji była podjęta uchwała o ustaleniu kwoty, no, wprowadzeniu do budżetu kwoty odszkodowania 250 tysięcy złotych. My te pieniądze pewnie dopiero już jutro rano, bo już dzisiaj nie zdążymy, ale zostaną przelane na konto wojewody i wtedy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie przygotowany tą decyzję, zatwierdzającą cały ten obiekt, łącznie z trybunami, łącznie z budynkiem, łącznie z odwodnieniem. To wszystko zostanie zaakceptowane. Będziemy musieli jeszcze porozmawiać o tych sprawach technicznych, bo pan mówił o ulicy Polnej, podwyższeniu ogrodzenia, więc z tego co pamiętam, prawo budowlane mówi o tym, że ogrodzenie powyżej 2,20 od strony ulicy wymaga pozwolenia na budowę, więc nie wiem, czy nie będzie lepiej wybudować kilku chwytów obok. Chciałbym tylko dodać, bo to jest burmistrzem właśnie na tym meczu samorządowcy z powiatu, z posłami i senatorami z PiS-u. Akurat spotkaliśmy się z szatni wszyscy razem, było około 44 i sam pan burmistrz się zdziwił, że dyskusja była, że tłuszcz jest znany z Bobra, ale nie z tego szyldu czy z herbu, tylko z klubu sportowego. Także widział wielu znajomych, spotkałem piłkarzy, nawet samorządowcy. Dziękuję. Może Pani Markowicz, proszę. Panie, proszę. Panie Burmistrzu, Panie Wiceburmistrzu, Szanowni Radni, Państwo Radni. Ja mam takie trzy zasadnicze pytania dotyczące zespołu szkół mokrej wsi. Ponieważ było składane wiele pism dotyczących tej sprawy, to mam takie pytanie, czy w związku z tym zostały podjęte jakieś czynności kontrolne ze strony Państwowej Inspekcji Pracy? To jest pierwsze pytanie, bo dostałam takie pismo z Państwowej Inspekcji Pracy, że będą jakieś kontrole. Kolejne pytanie dotyczy powołania komisji w celu zbadania zaistniałej sytuacji dotyczących problemów dotyczących tej szkoły. A kolejne pytanie to, czy podjęta została jakaś decyzja w sprawie pani dyrektor i czy będzie coś wiadomo w tej sprawie i kiedy? No bo wiadomo, że konkurs na dyrektorów szkół już się odbywały konkursy, a w Mokrej Wsi nie było takiego konkursu. Dziękuję. Odnośnie kontroli tej bez komisję już pani Jadzia przygotowuje, skład komisji i my będziemy chcieli te skargi, tam kilka skarg wpłynęło, będziemy chcieli rozwiązać tą sprawę. Dalej, ja pytam o następne pytanie. Jedno pytanie było dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy. Nie, na ten temat nic nie wiem. Bo ja dostałam pismo, że będzie jakaś kontrola. Tak, była kontrola. Dotyczyła ona właśnie szkoły i projektów wykonywanych w tej szkole. Kontrola wzięła jakieś dokumenty, wzięła z OPO, ale jeszcze nic nie wiem. No i ostatnie pytanie dotyczące właśnie tego, kiedy będzie ta dyrektor wiadomo coś w sprawie, czy pani dyrektor... No pani dyrektor jest jeszcze dyrektorem do końca sierpnia, także jest jeszcze nie została podjęta.
Także dyrektor na dzień dzisiejszy jest. Ale czy coś wiadomo, kiedy będzie jakaś decyzja? Do końca sierpnia jest, tak? Czyli decyzja będzie pod koniec sierpnia, na początku września? Kiedy nie, będzie? Do 31 sierpnia pani dyrektor jest dyrektorem. I sprawa musi być rozwiązana do 1 września. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, takie dwa pytania odnośnie przejezdności. Czy poprawa przejezdności jest inwestycją? Pytam w kontekście pisma, jakie zostało złożone przez sołtysa i mieszkańców Mionskiego odnośnie doprowadzenia do przejezdności dróg gruntowych. Drogi te gruntowe drogi nie są przejezdne, są to drogi gminne, stanowiące własność gminy i było złożone 25 lutego 2013 roku w odpowiedzi pan Gołoś odpisał, że niestety w budżecie na rok 2013 nie ma zabezpieczonych środków na realizację przedmiotowej inwestycji. Inwestycje w kwietniu 24 jeszcze, znaczy może nie inwestycje, remonty się jeszcze nie rozpoczęły, a mieszkańcy Sołtys otrzymał pismo, że ta inwestycja nie będzie realizowana. Pierwsze pytanie. I drugie pytanie dotyczy boiska i placu za Wapniowskim. Panie Burmistrzu, 31 sierpnia 2011 roku nadano statut CKSIR, w tymże to statucie, paragraf 4, centrum prowadzi działalność i odpowiada za gminne place zabaw i gminne boiska ogólnodostępne. Pan wiceburmistrz na komisji powiedział, że kosi trawę co tydzień. Szanowni Państwo, trawa na boisku nie była w tym roku koszona przez urząd nawet raz. Dzieci kopią, grają kinkę na drodze. Skosił mieszkaniec. Czy wiemy, kto ma się opiekować tymi placami, tym placem i tym boiskiem? Czy nadal będziemy... Sprawa jest z ubiegłego roku, o sprawie wspominałem, również problem z uzbrojeniem. Do tej pory było realizowane to przez gospodarkę komunalną, proszą zdrowie, kosinki, place i boisko. Place i boisko. Kosić będzie, opiekować się będzie tymi placami, wiadomo, Centrum Kultury. A nie ma przeszkód, żeby pandemicki dalej kosić. Za pobocza też płacimy i za to też zapłacimy i będzie wykoszane. To dlaczego nie było koszone w tym roku ani raz? Nie wiem, to było zgłaszane do pani dyrektor, do pana. Nie, do mnie pan zgłosił ostatnio. Tylko i już. Wydaje mi się, że na komisji żeśmy ustalili wszystko i nie trzeba tego samego problemu roztrząsać po 20 razy. Niepotrzebnie się pan jak pan nas na podnieca. Ja chciałam wrócić jeszcze na kilka słów o sprawie śmieci. Szanowni panowie burmistrzowie i szanowna rado, nieprawdą jest, że my nie możemy kupować koszy, dlatego że pan Jurand, nie wiem, to jest jakaś firma prywatna, czy to jest Batory, nie wiem, ja nie wnikam w to. Wysłał pismo do Ostrołęki, bo ja rozmawiałam z panią, która obsługuje klienta i powiedziała, proszę panią, zabroniono nam sprzedawać dawnym klientom naszym koszy, bo my mamy swojego producenta z koszami. Panie burmistrzu, tak nie powinno być. Nie dość, że zostaliśmy zostawieni sami sobie, bo ja na przykład płaciłam za śmieci 30 zł bez 20 groszy miesięcznie, a teraz będę płacić 51. Także emeryta jest najwięcej stać zapłacić jak najwięcej. Emeryta jest stać, bo pracownik musi kupić dzieciom chleba, a nasz jest stać zapłacić. Także my żeśmy i tak zostawiani, zostali sami sobie. Kiedyś nas zostawił poprzedni burmistrz, jak zabrał nam kontenery, a teraz to samo jest. Dziękuję bardzo. Proszę panią, więc ja tak postaram się szybko odpowiedzieć. Informacja o
pojemnika była dostarczona przez MPK, że można je mieć. Dlaczego się z tym MPK wycofało? Ja tego naprawdę nie wiem. Tak. Karteczki były 3 tygodnie temu włożone do nas do pani. Ale ja rozmawiałam... Proszę panią, nie wiem, z kim pani rozmawiała. Naprawdę, ja mi jest ciężko odpowiadać za kogoś, kto coś powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o firmę Juran, to firma Juran przygotowała ofertę na nowe pojemniki. 115, tak. Za 115 zł brutto. I też nie ma obowiązku kupowania tych pojemników w firmy Juran. O czym informowałem na zebraniach, zarówno na Klonowa Norwida, jak i na zebraniu osiedla kolejowa. Można kupić sobie samemu, zamówić czy przez internet, czy w supermarkecie taki pojemnik. Natomiast jeżeli pani mówi jeszcze w tej chwili, że pani płaci 50 zł, więc to nie jest tak. Opłata od jednej osoby przy segregowaniu wynosi 10 zł. Natomiast jeżeli u pani na posesji mieszka kilka osób, no to ta opłata tyle wynosi. No to proszę się nie dziwić, że no taka jest uchwała i tyle to kosztuje. Panie burmistrzu, a dlaczego na przykład Ostrołęka nam dała w leasing kosze i stać ich było, a teraz taką prywatną firmę, dużą firmę Juran, nie stać jest, żeby mieszkańcom dać, skoro się wygrało przetarg? Proszę pana, w chwili ogłaszania przetargu ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie dopuszczała do tego, żebyśmy my jako gmina za te kosze zapłacili, bądź zrobił to wykonawca. Jeżeli nawet wykonawca, który by wygrał ten przetarg, na pewno by to wrzucił w koszty tego przetargu. To nie jest tak, że oni by za darmo to te kosze dostarczyli. Natomiast ja to powtórzę po raz kolejny, bo na każdym zebraniu to powtarzam. W chwili, gdy my mieliśmy ogłoszony jako gmina przetarg, nie było możliwości, żeby gmina wykupiła za mieszkańca taki pojemnik. W trakcie, gdy już przetarg był otworzony, ustawa się dopiero zmieniła i takie formy zostały dopuszczone. W tej gminy, które później ogłosiły przetarg, miały taką możliwość. Dziękuję. Proszę pani posłuchaj. Ja zwróciłam się do Komisji Rewizyjnej z prośbą o sprawdzenie legalności odśnieżania prywatnego. Po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej otrzymałam kserokopię umowy, ale tylko na jeden rok oraz dwie faktury. Jedną na 75 zł, a drugą na 15. Umowa, nie wiem jak to ktoś przewidział, opiewa na 15 zł za jedno odśnieżanie, gdzie dla gminy koszt roboczo godzina jest oszacowana na 150. Jak żeście to państwo kontrolowali? Ponadto ja prosiłam, żeby ta sprawa była, prawda, ogłoszona albo w Gazecie Tłuszczańskiej, albo w internecie. Bo przecież my wszyscy płacimy podatki i każdy ma prawo z takiej usługi skorzystać. Ja wobec tego mam pytanie do państwa, czy można już składać po prostu zlecenia na okres zimowy 2013-2014. Bo państwo byliście tam na kontroli. Proszę pani, odpowiem na pani pytanie. To byśmy wyjaśniali pani kilkakrotnie, że Komisja Rewizyjna nie produkuje dokumentów, żeby mogła je udostępniać. Te dokumenty są w dyspozycji. Ja mam dokumenty, ale tylko nie pełne. Słuchałem, prosiłbym o wzajemność. Proszę pani, rozumiem. Natomiast Komisja Rewizyjna nie jest w dyspozycji takich dokumentów, bo to są dokumenty wytwarzane i przechowywane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. Czyli z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej może pani taki wniosek składać w gospodarce komunalnej. Natomiast w sytuacji, gdy uzna pani, że zakład nie odpowiedział na pani wniosek, no to wtedy w pierwszej kolejności kieruje pani, nie wiem, czy skargi się zażalają do pana burmistrza, który jest przełożonym służbowym dyrektora miejskiego. Komisja rewizyjna, tak jak mówię, mogłaby udostępnić dokumenty, gdyby te dokumenty miała u siebie w gestii. Natomiast jeśli mieliśmy tam nie wiem, który to pani dokument przytaczała, że pani ma. Natomiast też powiem tyle. Pytanie jest takie, czy jeśli mamy fakturę, którą firma wystawia prywatnej osobie, czy my mamy prawo udostępniać ją dalej, gdy są tam dane osobowe prywatnych osób? Ale tak jak mówię, dokumenty są w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
urzędy, instytucje. Wytwarzają informację publiczną. Wszystko to, co my wytwarzamy, czy to są to wszystko jest w protokołach, w nagraniach. Nie ma takich rzeczy, które gdzieś są schowane w szafie i my ich nie chcieliśmy pani pokazać. Ja panu odpowiem na to pytanie. Proszę pana, jeżeli chodzi o cenniki, taka usługa nie była w ogóle wyszczególniona. A ja do dołączonych faktur i do umowy otrzymałam kalkulację dla odśnieżania dróg gminy. To nie ma nic wspólnego z odśnieżaniem dróg prywatnych, dlatego że gmina partycypuje w kosztach utrzymania tej firmy. Przecież gmina dotuje tą firmę, prawda? Nie jest to spółka z OO, która jest na własnym rozrachunku. Dziękuję. Proszę panu. Proszę pana, właśnie w tej sprawie, ja jestem mieszkańcem tej ulicy. To jest ulica, która wynosi 80 metrów długości, 3 metry szerokości. Na tej ulicy mieszka 5 rodzin. Z tego, 3 rodziną ta pani zamknęła drogę, która nie ma innej drogi, tylko z tej drogi musi korzystać. Jeśli drogą, ta pani napisała, że jednego razu ośnieżane było 50 minut, to jak może ośnieżarka jechać przez 50 minut po 80 metrów długości i 3 metry szerokości? To jest po prostu śmieszne. Nie, to jest śmieszne, proszę pani, bo pani nic innego nie robi, tylko chodzi z aparatem i to w układku. Tam jest 3 metry, proszę pani. Proszę pana, ale to jest pośpiewana działka sąsiedzka. Ja panu nie chcę raz odzywać, jak ktoś może. Proszę pana, panie burmistrzu, tam właśnie są ludzie starsi, są dzieci, które potrzeba podśnieżyć tej drogi. Przecież to dosłownie odśnieżarka jedzie ile? 2 minuty w jedną stronę, to 3 metry odgadnąć, skoro wpół ma 2 metry czy ponad 2 metry. A nie głupoty wypisywać, że tam się ośnieżarka porusza 50 minut. To po prostu ta pani nam tak utrudnia życie w koło, że trudno z nią wytrzymać. Najgorsze tym drogowi tak mówię, że dziękuję bardzo. Nie wszyscy są już osobami. Witam panu burmistrzu. Ja z panem burmistrzem zawsze poświęcam trochę tego czasu. Dziękuję panu za grzeczność, o której chodzi o sprawność i bezpieczeństwa, które pracowałem z komunalną. I było z panem burmistrzem odrobione, że dzisiaj pan będzie zadawać pytanie, jak w tym się odbywać sesja, żeby pan ten bliski był obecny, bo tu też mam tu też do zarzucenia odśnieżania dróg. Też pan Dębiński wybiera drogi, znaczy rysuje prywatne drogi, a są państwowe i nie chce też odśnieżać. Nie wiem, podatki płacę też wymagam odśnieżania, proszę pana. Czy Dębiński ma na tyle ulic już w Tłuszczu, w naszej gminie, że już państwowych nie ma. Prosiłbym pana burmistrza, ja dziękuję panu za wdzięczne spotkanie zawsze z panem burmistrzem, że pan poświęca jednak czasu dla mnie. Ja dlatego te sprawy naświetlam, że pan Dębiński nie zna, co to jest sprawność, bezpieczeństwo w zakładzie. On tylko potrafi, jak wszystkie metody stosować przemoc w mojej stronie lub pracowników. Nie chciałbym teraz wygłaszać, jeszcze więcej wygłosić, ale nie ma pana Dębińskiego obecnego. Zaprosił pan burmistrza, żeby pan podał mi konkretną. Ja tak na szybko. Dzisiaj nie jestem w stanie panu powiedzieć, kiedy będzie następna sesja. To nie jest u nas ustalone. Termin sesji ustalany z panem przewodniczącym na jakieś 2 tygodnie przed, a czasami i krócej. Ale powiadamiamy o tym fakcie na stronach internetowych naszej gminy i mieszkańcy mają dostęp do tego, kiedy ta sesja się będzie
odbywać. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, no poproszę pana Demińskiego, żeby na następnej sesji, ja nie jestem w stanie wygospodarować czasu panu dyrektorowi, on pełni funkcję publiczną, jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w powiecie, tak samo w powiecie, jutro jest sesja absolutoryjna, tam ta komisja rewizyjna też się musi spotkać, kluby się spotykają, no pełni wiele innych obowiązków. A ja chciałem tylko powiedzieć co do sesji, że jeśli macie Państwo jakieś prywatne spory ze sobą, to bardzo proszę umówić się ewentualnie z panem burmistrzem, bo pan Demiński jest pracownikiem pana burmistrza, a nie sesja od takich sporów i wytykanie są jakichś prywatnych sesji. Państwo ciągle tutaj znosicie jakąś walkę, prawda, i tak dalej. Te kwestie odśnieżania powinniście załatwić we własnym zakresie, prawda, bo to nie jest jakaś aż tak nadzwyczajna rzecz, prawda? Może jakieś nadużycie, bo to natomiast to, że panie robić zupełnie coś innego. Z własnego doświadczenia powiem tak, tak jak w tym roku było odśnieżanie prowadzone, tak przez wiele lat takiego odśnieżania nie było, mówię z własnego, że tak powiem, własnego punktu widzenia, z własnego zamieszkania, prawda? I w ogóle. Natomiast no Państwo macie jakiś problem i ten problem urasta do jakiejś takiej... Nie problem, tylko tamtym dzieckiem nie jest... Zobacz, teraz ten problem i ten problem... Wyrysować prywatne ulice, więc dlatego... Panie Przewodniczący, ma zaproszony... Proszę, proszę, a... Temat odśnieżania kończymy. A, proszę, pan jeszcze pan... Ja jeszcze tylko jedno zdanie w tej sprawie odśnieżania. Jestem właścicielem tej drogi, nie publicznej, tylko prywatnej, o której pani wspomniała. Zamknęła dojazd przewóz rodzinom. One muszą dojechać, dojeżdżają przez tą moją działkę i przechodzą przez moje podwórko. Przez 7 lat, prawda? Pod moimi oknami, prawda, przechodzą. Płacą podatki. Czy im się nie należy też jakieś tam odśnieżanie? Myślę, że też. A że akurat nie mają dostępu, to mogłoby to być w ramach tego podatku. Ja się chyba zwrócę do rady, żebym nam te 70 zł nie musiał płacić za odśnieżanie, tylko że uznać to jako drogę publiczną, bo ta droga stała się drogą publiczną. Z niej korzysta przynajmniej 7-8 rodzin. Pomijam te, które mieszkają, bo mieszkających jest 6, ale jeszcze wyjeżdżają na pomoc. Ja się zwrócę o wyrównanie tak samo, może jeszcze właśnie o odśnieżanie stałe i o zgłoszenie kary. Myślę, że brata to przyjmie. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, proszę. Wysoka Rado, pani przewodniczący. Ja chciałabym bardzo gorąco podziękować Państwu za zabezpieczenie środków na remont łazienek w Szkole Miąsem. Jednakże uważam, że jestem winna Państwu wyjaśnienia w nawiązaniu do poprzedniej sesji zwyczajnej. Chciałabym Państwa poinformować, że co prawda łazienki rzeczywiście mają 30 lat, tak jak szkoła, i łazienki są sprawne. To, że one mają 30 lat, to nie oznacza, że one nie były remontowane w ramach prac konserwatorskich, bo gdyby nie były konserwowane, to wiadomo, że być może nie byłyby zdatne do użytku. Jednakże powiadam, dzieci korzystają z łazienek i decyzję, którą otrzymaliśmy od stacji Sanepi, ja wiedziałam, że w chwili otrzymywania decyzji, że jeśli nie będzie środków finansowych na danym roku, to będę mogła przesunąć tę decyzję, wykonanie tej decyzji na rok następny. Także zagrożenia zamknięcia szkoły nie było. Poza tym wiadomo, że pewnie, że mogłam wcześniej te łazienki zrobić, ale w ramach prac konserwatorskich nie można tego było zrobić, bo to przekraczało możliwości naprawy konserwacyjnej. Tutaj już są poważniejsze prace, które należy wykonać przy użyciu już większych środków. Wiadomo, że gdyby budżet gminy był z gumy, to byśmy, my dyrektorzy,
wykonywali wszystkie prace, wszystkie potrzeby zapewniali i wszystkie remonty wykonywali, jednakże są jakieś ograniczenia i każdy z nas stosuje jakieś priorytety, a więc dla nas na przykład tylko w roku 2011 priorytetem było utworzenie przedszkola samorządowego. Przedszkole samorządowe pochłonęło też ze środków gminnych no około 70, nawet więcej tysięcy złotych. Także mogliśmy zrobić łazienki, ale uważaliśmy, że no, przedszkole jest dla ludzi ważniejsze i dziś mieszkańcy cieszą się, że to przedszkole funkcjonuje. I to przedszkole chciałabym również zaznaczyć, że nie powstałoby, bo w związku z tym, że Państwo wiecie, jak jest trudno ze zgromadzeniem dokumentów przy pozwoleniu na budowę, takowe dokumenty trzeba było zgromadzić bardzo szybko i tutaj właśnie pracownicy Pana Burmistrza i osobiście Pan Burmistrz zaangażował się, żeby te dokumenty, żebyśmy mieli na czas w porę. Za co chciałabym jeszcze raz podziękować. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Radów, Panie Burmistrzu, ja tak naszych radnych zeszłego roku dałem 5,5 tysiąca Unii Sołeckiego, zrobiono przepust, woda przepust zabrała. To może pamiętam tak wojewoda, zostałem jakieś siatka, będę mi te pieniądze w Warszawie łowił, z tej woli woda zabrała z tego mostu. Fundusz Sołecki był, 5,5 tysiąca, nie ma. Jeszcze kłopot został po tym. Bo jak on był lepszy, to teraz dostał od gorszy. Bo jak była powódź, po kolana dziura wyrwało, trzeba było gruzu nawieźć i tu się nawieziono, do, i ja ten gruzeń leży. Zaczęto robić następne drogę zastępczą, bo okazało się, że jest 4 metry dojazd przez las. Zaczęto go robić, oczywiście. Ale pojadą mnie radny, że nie jest tam samochód, bo jest za wąsko, bo zarośnięte jest drzewami. Zgoda. Poszłem do ludzi, ludzie przyszli. Padał deszcz w poniedziałek, ludzie przyszli, pomoknięci, przemiękli, ale dwie piwy, 6 chłopak, oczyścili w samochodzie, oczywiście, piekarnia. Ale mogę. Panu się piekarnia w plec padł? Nie. Ja się dałem, panie, dlaczego teraz pan zaczął rozmowę? Nas pan wezwał w topisu na godzinę 15, tak? I siedzimy do dnia i nic się nikt nic nie odezwa. To po co my siedzimy? No co mi no, odzywa się pan przecież. No, ale tyle czasu siedzimy, no i co? A pani ma nie trafę, proszę pana? A pan nie słuchała. Wcieram gawędzie, wszystko. Zacząłem to przywozić tą wodę, tą drogę. Zamiast przywieźć wodę jakiegoś towaru rzeczywistego, to przywieziono błota. Proszę, jest sołtys Pawłowa, to byłem u niego. Z kierownikiem tym, co robił, drugi dawny sołtys Nuskiego, na dwa ciągniki, te jak cztery koła wyciągną, zaledwie wyciągnęli tę równarkę. I ta równarka stoi. I nic się to drog mnie nie interesuje. Tam, co robi porównarce, taką się utopiła, most jak był, tak jest, funduszu sowieckiego nie ma. I teraz jest to, zabezpieczony 20 tysięcy na most z Stasiną. A równarka stoi jeszcze? Stojałeś to. Ale zabezpieczony jest. Zabezpieczony jest 20 tysięcy. Panie sołtysie, to pogratulować tylko mieszkańcom wsi Stasinów, że mają takiego operatywnego sołtysa i dwa od nich, o mieszkańców. Mówię, no tam, jak pan zauważył sam, nawet równiarka urzędzła. Jeżeli będzie... Ale dlaczego? Woda przyjdzie na płot. Jeżeli woda przyjdzie na płot. Jeżeli będzie to możliwe, to my nawieziemy poprawimy. Ale dlaczego włoce na Begino Płota? Nie było możliwości. To nigdy nie było możliwości. Ale dlaczego włoce na Begino Płota? Ale no padają deszcze, no równiarka się zakopała. Ale nie, ale dlaczego włoce na Begino Płota? To nie. Drog. Dlaczego włoce na Begino Płota? Gdzie tam było zaszczepione? Nie. Poprawić przejezd. Jeszcze następna sprawa. Jest zrobione 20 tysięcy bezpieczone na most. U mnie są to wsi odniosłego dla most. Ja wiem na który. Na ten most też był raz robiony, ja bym przepuszczał, to był raz robiony, w Gapie robiony, to gimnazjum polskie pieniądze są. Czy na ten początkujący, to jest kilka i też remontowane. Brawo, działanci poprawiają mi sprzęt. To nie wiadomo, poprawiać, bo nie poprawiać ci. Ja mówiłem, widzisz to setki ludzi, stadzili 80. I się zapkali. I po co mi mamy fundusz sowiecki na to wodę prawie?
piszą. Panie Sobolewski, pozwolę się odnieść tutaj, prawda, już z opisem rozmawiałem o tej sprawie z panem Głosiem, również komisja rewizyjna była na tym moście, jak również na tej drodze, gdzie utonęła gówniarka razem z materiałem, jaki został tam wywieziony. Tak jak pan wspomniał, 5,5 tysiąca był most. Ja już wcześniej sugerowałem, że był wykonany niezgodnie ze sztuką budowlaną. Przepust o przekroju 1000, zawężono do 80, woda podmyła, zabrała cały most. A z mostem razem te pieniądze, o których pan sobie wspomniał. Jest 20 tysięcy zabezpieczone, ale na most pierwszy w wykonaniu takim, który będzie gwarantował, że go woda nie zabierze. I ewentualnie, jeżeli środki zostaną z tego mostu, z tej przebudowy, będzie można skierować, chyba że w ramach bieżącego utrzymania czy też remontu uda się odtworzyć. Na pewno droga, o której pan wspomniał, musi być wykonana, gdyż stanowi ona jedyny wyjazd z tej miejscowości. Jeżeli będzie remont mostu, nie ma wyjazdu z tej miejscowości. Jeszcze jedno słowo. Droga do Pawłowa. Od tej drogi do Pawłowa. I na łuku, tam się mogą minąć dwa samochody. Jak powie sądzę sprawę. Tam się dwa samochody miną. Jeżeli droga jest w planie, to trochę to drogę zrobię, żeby było dwa samochody, nie wiem. Ale na tą łuku się dwa samochody nie zmieści. Jak mi nie może się nie mieści. Bo już znajomy miał tą sztuczkę na tą łuku, bo na łuku jest i widać. Mieszkańcy ulicy Wierzbowej proszą o, żeby wykonawca inwestycji prawidłowo otworzył chodnik, ponieważ nie został wykonany, i o prawidłowe odrzucenie rogu ulicy Rozławickiej i Sotary. Proszę pani burmistrz na sprawie, żeby opłynięcie na wykonawcę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za obecność. Zamykam 26. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję.